To, mam nadzieję, jedna z pierwszych konferencji poświęcona temu zagadnieniu. Nie ukrywam również, że chcemy kontynuować to, co zaczęło się kilka lat temu w Poznaniu, gdzie pani profesor Dorota Skotarczak zrobiła podobną konferencję poświęconą sportowi i która cieszyła się dość dużym powodzeniem. To temat niezwykle ciekawy, to temat, z którym mamy zamiar się mierzyć, mam nadzieję, w ciągu najbliższych kilku lat. Nie ukrywam również, że jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, jest to też konferencja, która towarzyszy turniejowi piłki nożnej o Puchar Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, która odbywa się tutaj na pobliskim stadionie. W wolnym czasie zapraszam do oglądania zmagań pracowników całego Instytutu Pamięci Narodowej, a oficjalne otworzenie konferencji poproszę dyrektora Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Pawła Skubisza. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na naszym wydarzeniu, na naszej konferencji. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w Międzyzdrojach. Pan Sebastian Ligarski, pan doktor, był uprzejmy już powiedzieć, że będziemy rozmawiali wspólnie i dyskutowali o historii sportu. Ja sport lubię przede wszystkim w telewizji oglądać, nie uprawiam żadnego poza jeżdżeniem rowerem, ale interesują mnie te wątki szczególnie, gdy wkraczają w przestrzeń relacji pomiędzy sportowcami a funkcjonariuszami Urzędu i Służby Bezpieczeństwa, czy samym aparatem represji. Między innymi w swoich badaniach zajmowałem się historią Jerzego Pawłowskiego, jednego z najbardziej znanych szpiegów amerykańskich w PRL-u, i te związki ze sportowcami, sportem i tym, jak sportowcy byli w okresie Polski Ludowej inwigilowani, niezmiernie mnie interesują. Tym bardziej życzę Państwu bardzo owocnych, interesujących obrad. Głęboko wierzę, że niedługo powstanie z tej konferencji publikacja naukowa, czemu będę wiernie kibicował i troszczył się o to, żeby jak najszybciej ukazała się drukiem. Ale to nie tylko kwestia tego, że chciałem Państwu ja osobiście życzyć dobrych obrad i gratulować na pewno wyśmienitych wystąpień. Na ręce moje list skierował prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zaadresował również do Państwa oraz do osób, które biorą udział w tej chwili w turnieju piłkarskim, który toczy się na wspomnianym nieopodal Stadionie Miejskim. Pan prezes Jarosław Szarek napisał: Szanowni Państwo, organizowanie turniejów piłkarskich w Instytucie Pamięci Narodowej stało się już tradycją. Niemal od początku istnienia naszej instytucji wielu pracowników w aktywny sposób spędza czas, przyczyniając się do pracowniczej integracji. Czynią to z własnej inicjatywy i w duchu sportowej rywalizacji. Coroczne spotkania drużyn z całej Polski są więc oprócz piłkarskich zmagań także doskonałą okazją do ciekawych rozmów, wymiany poglądów i nawiązywania nowych znajomości. Z pewnością oprócz oceny poziomu sportowego poszczególnych drużyn, jednym z tematów rozmów będą zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, podczas których wszyscy będziemy kibicować naszej narodowej reprezentacji. Cieszę się, że w tym roku do rozgrywek zgłosiła się rekordowa liczba 18 drużyn złożonych z pracowników oddziałów i centrali. Chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom turnieju i konferencji, aby udział w nim przyniósł im wiele radości i satysfakcji. Jestem przekonany, że cenna inicjatywa zorganizowania zawodów piłkarskich drużyn Instytutu Pamięci Narodowej zaowocuje także dalszym rozwojem kontaktów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych oddziałów, co przyczyni się do kontynuowania harmonijnej współpracy, podpisał dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ale to nie wszystko. Na ręce organizatorów zarówno konferencji, jak i turnieju wpłynęło również pismo, list pana prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bonika. Szanowny panie prezesie, pismo zaadresowane oczywiście na ręce pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Jarosława Szarka. Szanowny panie prezesie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję naukową dotyczącą sportu oraz na turniej piłkarski, który odbędzie się w dniach 23-25 maja bieżącego roku w Międzyzdrojach. Niestety, z powodu wcześniej zaplanowanych w tym terminie obowiązków służbowych i podjętych zobowiązań nie będę mógł wziąć udziału osobiście w tym przedsięwzięciu.
życząc wszystkim uczestnikom imprezy wspaniałej zabawy oraz niezapomnianych wrażeń piłkarskich. W załączeniu przesyłam koszulkę reprezentacji Polski z moim nazwiskiem i autografem jako nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju z wyrazami szacunku. Chciałem Państwu powiedzieć, kończąc już moje to wystąpienie wstępne, że pokazałem tą koszulkę wszystkim naszym zawodnikom i turniej ruszył strasznie z kopyta. Wszyscy świetnie rywalizują, a drużyna szczecińska wygrała pierwszy mecz. W związku z tym, że wygraliśmy w ubiegłym roku cały turniej, mam nadzieję, że wygramy również w tym i przeproszę Państwa, ale koło godziny pierwszej po angielsku wyjdę z konferencji kibicować kolejnym meczu, który będzie grała nasza drużyna. Jeszcze raz życzę owocnych obrad i bardzo dobrej publikacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, koszulek niestety nie mam, ale mam nadzieję, że nasze spotkanie naukowe również będzie i bardzo owocne i również w tej chwili ruszy z kopyta. W związku z tym pozwolę sobie, mimo tego, że a inaczej powiem, troszkę pozmienialiśmy plan naszego spotkania z różnych względów organizacyjnych, czasowych, ale również tego, że prelegenci troszkę zmieniają swoje lokalizacje. W związku z tym zaczniemy od wystąpienia pana doktora Seweryna Dmowskiego i pana magistra Mieszko Rajkiewicza, jeśli dobrze pamiętam, z Warszawy, poświęcone, tu zresztą jest napisane, zabezpieczenia u meczów piłki nożnej w PRL, wprowadzenie do tematyki badawczej. Panowie, jak mi zgłosili, będą mówić na przemian, czy podzielą się swoją wypowiedzią. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Za głośno chyba. Dzień dobry Państwu. Po pierwsze chciałbym podziękować bardzo organizatorom za to, że przyjęli nasze zgłoszenie, że możemy tu z Państwem być, podzielić się takimi wstępnymi refleksjami dotyczącymi badania zagadnienia bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w PRL. Ja się też podwójnie cieszę, że mam dzięki organizatorom możliwość być tutaj z kolegą doktorantem, który co prawda w nieco innej tematyce, ale doktorat też przygotowuje w obszarze społecznej refleksji nad sportem. My postanowiliśmy się podzielić trochę tym wystąpieniem, które tutaj za chwilę Państwu zaprezentujemy. Chyba dyskusja i pytania mają być na końcu, z tego co pamiętam, tak? Ale jeżeli Państwo pozwolicie, to też formuła jest taka, że my chętnie interaktywnie będziemy tutaj z Państwem uczestniczyć w tej refleksji. To wprowadzenie do tematyki badawczej to jest zawsze taki bezpiecznik dla naukowca, bo może powiedzieć, że dopiero to jest to wstępnie opracowany obszar i te wnioski są bardzo wstępne, ale z naszej strony to nie jest bezpiecznik, naprawdę tak jest. To znaczy zagadnienie jest ogromne, poza punktowymi próbami, do których dotarliśmy, które znamy, które oczywiście będą wspomniane w tekście, które zamierzamy napisać na podstawie tego wystąpienia konferencyjnego. Są to głównie próby podejmowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Zagadnienie w zasadzie nieopracowane do tej pory naukowo. Tak więc chcielibyśmy Państwa zabrać w podróż po bezpiecznych albo niebezpiecznych stadionach Polski Ludowej. Co prawda my obaj to może jesteśmy słabymi egzemplarzami, żeby o tym mówić, bo stadiony Polski Ludowej to pamiętamy ze zdjęć właśnie i z archiwaliów, ale temat jest niezwykle ciekawy i chcielibyśmy z Państwem podzielić się kilkoma takimi najważniejszymi refleksjami. Jedno zastrzeżenie, my nie jesteśmy archiwistami, nie jesteśmy historykami. Ja co prawda swój doktorat pisałem o sprawie Jana Mazurkiewicza Radosława na bazie archiwów IPN-owskich, ale wszelkie Państwa uwagi, wszelkie jakby też błędy, które ewentualnie mogły nam się tutaj na etapie przygotowania tego wystąpienia zdarzyć, bardzo o nie prosimy i mamy nadzieję, że one się przysłużą do tego, że ten tekst, który powstanie, będzie tekstem jeszcze lepszym. Jesteśmy obaj politologami, tak więc to nasze podejście jest bardziej politologiczne niż historyczne. Staraliśmy się skupić na kwestiach esencjonalnych, kwestie metodologiczne oczywiście w tekście będą omówione, ale tytułem wstępu chcielibyśmy Państwu pokazać, jak my, politolodzy, rozumiemy piłkę, w jaki sposób można rozumieć piłkę w obszarze refleksji nauk społecznych i humanistycznych, jak staramy się patrzeć na futbol i dlaczego uważamy, że on jest istotny i interesujący dla badaczy. Dobrze, słuchaj, tak. Ja przejdę od razu właśnie do tego pojęcia futbolu jako instytucji społecznej i punktem wyjścia do rozważania jest koncepcja w ogóle instytucji społecznej w politologii. Nie chodzi tutaj o klasyczne ujęcie instytucji jako ośrodka władzy państwowej, tylko chodzi o ujęcie aktorów niepaństwowych czy wszelkiego rodzaju uczestników życia społeczno-politycznego. A że futbol w dzisiejszym świecie jest postrzegany jako czynnik
oddziałujący na rzeczywistość społeczną, na rzeczywistość polityczną, to też można jednoznacznie ująć, że futbol jest instytucją społeczną. Żeby to jakoś Państwu uargumentować, można przedstawić futbol i posłużyć się metaforą zwierciadła. Jako zjawisko społeczne futbol może odzwierciedlać otaczającą rzeczywistość polityczną, gdzie futbol jest tą kategorią analityczną wykorzystywaną do wyjaśnienia zjawisk związanych na przykład ze stosunkami międzynarodowymi czy konfliktami we współczesnych społeczeństwach. I w badaniu futbolu najlepszym podejściem jest podejście neoinstytucjonalne z zastosowaniem właściwych dla metody instytucjonalnej technik i metod badawczych. I to wprost prowadzi nas do ujęcia futbolu jako instytucji społecznej w okresie Polski Ludowej, której stałym elementem były między innymi kluby resortowe, takie jak Legia Warszawa, Wisła Kraków, Gwardia Warszawa, ale także było to też stałe zaangażowanie państwa, władz państwowych w sport. I chodzi tutaj nie tylko o jakąś propagandę związaną z wydarzeniami sportowymi, czy też po prostu podłączenie się pod sukcesy międzynarodowe, chociażby kadry Górskiego. Ciekawym wątkiem jest także odzwierciedlenie poprzez futbol społecznych animozji, na przykład poznaniacy versus warszawiacy, co z czasem przerodziło się w stadionową chuliganerkę, jeśli tak to można powiedzieć. Tu warto by powiedzieć jeszcze dwa słowa w ogóle o genezie zagrożenia dla bezpieczeństwa, no bo jeżeli mówimy o kategorii bezpieczeństwa stadionowego, bezpieczeństwa na stadionach, czy zabezpieczenia meczów piłkarskich, no to oczywistą kwestią jest to, że musiały być jakieś zagrożenia dla tego bezpieczeństwa, skoro władza ludowa postanowiła, nie tylko zresztą władza ludowa, wszystkie w zasadzie władze państwowe tamtego czasu w Europie musiały zmierzyć się z zagadnieniem, które było względnie nowe. W bardzo dużym skrócie, bo to jest temat sam w sobie na oddzielne wystąpienie, na oddzielną książkę albo może nawet i więcej niż jedną książkę. Jeżeli sięgnęlibyście Państwo do wszystkich dostępnych źródeł, nie tylko źródeł archiwalnych, to pierwsze informacje o różnego rodzaju niepokojach, awanturach chuligańskich na stadionach pojawiają się już w 1946 roku, czyli w zasadzie kiedy pod koniec 1945 roku, w 1946 roku rozgrywki piłkarskie na różnych szczeblach, w różnych formach są wznawiane w okresie powojennym. Tak więc te informacje w prasie, w pamiętnikach, w relacjach już się pojawiają. Ciekawy jest okres lat 1956-1958. Oczywiście od Wisły Październikowa trwa znacznie krócej, ale ona efekty w klubach, można zaobserwować jej efekty w klubach w trochę dłuższej perspektywie. Wracają ludzie odsunięci od sportu albo tacy, którzy sami z tego sportu zrezygnowali, czasem ludzie uwięzieni jeszcze w czasach stalinowskich. Ale co jest ciekawe z socjologicznego, z politologicznego punktu widzenia, to właśnie w tym okresie powstają pierwsze na początku nieoficjalne, potem półoficjalne, a następnie już oficjalne i to prawdopodobnie ŁKS Łódź jest tutaj klubem numer jeden w historii tego jakby zagadnienia, powstają kluby kibica, powstają ciała, których stopień organizacji, sformalizowania jest bardzo różny, natomiast one afiliowane są przy klubach i ich zadaniem jest zrzeszanie nie wszystkich kibiców, to nie jest taki model powiedzmy hiszpański, model socios, tylko oni zrzeszają kibiców najbardziej zaangażowanych, którzy domyślnie mają w jakiś sposób uczestniczyć w życiu klubu, co w pierwszej kolejności zwiąże się z organizacją meczów wyjazdowych. W 1961 roku, o tym pisał Grzesiek Majchrzak w biuletynie IPN-u, w biuletynie Biura Sekretariatu KCPZPR pojawia się informacja w sprawie zwalczania przez prasę szowinizmu i chuligaństwa w sporcie, gdzie takie zagadnienie zostaje zauważone. Ono zostaje zauważone i na tym szczeblu chyba po raz pierwszy podniesione do debaty politycznej. Lata 60. i 70. to jest bardzo zróżnicowany i rozciągnięty w czasie okres narodzin polskiego ruchu kibicowskiego na wzór zachodni. Przełom lat 60. i 70. to jest ciekawe zagadnienie, szczególnie w przypadku Legii Warszawa, to jest tak zwana inwazja gitowców, czy inwazja git ludzi. Subkultura, którą Państwo zapewne znacie, ona zaczyna dominować na trybunach konkretnego stadionu, czyli na trybunach przy Łazienkowskiej 3, tym samym w ciągu kilku lat czyniąc z ruchu kibicowskiego na Legii jeden z najsilniejszych, z najbardziej licznych, ale również najbardziej agresywnych i najbardziej jakby skorych do różnego rodzaju niepokojów społecznych. Rozwija się chuligaństwo stadionowe. W źródłach możecie Państwo spotkać skrajne opinie, bo nieliczne źródła twierdzą, że ten problem w zasadzie do lat 80. nie istniał. Wydaje mi się, że jest to pewne nadużycie, tym bardziej, że archiwalia temu przeczą. Natomiast na pewno skala tego zjawiska w latach 70. była niewielka, lata 80. większy dostęp do informacji z zachodu.
Zachodu, przede wszystkim z Anglii, powoduje rozkwit kultury chuligaństwa stadionowego, jeśli tak można powiedzieć. Ciekawe zagadnienie z punktu widzenia również studiów nad aparatem bezpieczeństwa. Od 1975 roku władza zauważa problem i usiłuje ten ruch skanalizować, objąć go w jakiś sposób kontrolą. Wiecie Państwo, że w Polsce Ludowej żadna oddolna inicjatywa o tak masowym charakterze nie miała prawa istnieć bez kurateli ze strony aparatu bezpieczeństwa i partii. W 1975 roku były przedwojenny sędzia piłkarski, a wówczas znany i bardzo lubiany dziennikarz, redaktor Grzegorz Aleksandrowicz, tajny współpracownik organów bezpieczeństwa od lat 50., pseudonim Pióro. On powołuje do życia tak zwaną Ligę Stadionów oraz Kluby Kibica. Chodziło o to, żeby Kluby Kibica jako twory mniej lub bardziej formalne powstawały oficjalnie przy klubach, a Liga Stadionów prowadzona przez Przegląd Sportowy, kapitanowie obu drużyn oraz obserwator PZPN i sędzia punktowali, po każdym meczu dawali punkty za to, jak zachowywała się publiczność, czy kleła, czy były awantury, czy mecz był dobrze zorganizowany. I na bazie tych punktów była taka oddzielna lista rankingowa dla kibiców, tak? I na końcu tam były oczywiście jakieś nagrody dla tych kibiców. Zagadnienie bardzo mało znane, które przy okazji innych badań na pewno będziemy rozwijać. Oczywiście ta próba objęcia patronatem się nie udała, tak? No bo bardzo duży szereg aktywności, którym kibice się oddawali, no raczej nie nadawał się na jakby oficjalny patronat państwa, partii czy klubu, szczególnie dlatego, że rozwija się bardzo mocno ten ruch powiedzmy zadymiarzy. W 1980 roku ma miejsce prawdopodobnie największa, na pewno w Polsce, ale prawdopodobnie największa w całej Europie Środkowo-Wschodniej zadyma przy okazji meczu finałowego Pucharu Polski w Częstochowie. Ja prowadzę oddzielne badania na ten temat. To też kwestia, może w dyskusji będzie potem na to więcej czasu. Bardzo mało materiału, żeby nie powiedzieć, że praktycznie brak materiałów archiwalnych. Podstawowe materiały to są relacje i źródła prasowe, ale można oszacować, że około 3-4 tysięcy ludzi zaangażowanych w całodzienną bitwę na ulicach Częstochowy. I lata 80. to jest oczywiście rozwój chuligaństwa stadionowego na wzór Europy Zachodniej. Dosłownie dwa słowa o tym, jakie akty prawne regulowały kwestie zabezpieczenia meczów piłki nożnej w PRL-u, bo to jest kwestia ważna z punktu widzenia tego, kto się później tym zabezpieczeniem operacyjnie czy wykonawczo musiał zajmować. Aż do 68. roku, i zbieżność dat tutaj jest raczej nieprzypadkowa, aż do 68. roku podstawowym aktem prawnym było rozporządzenie prezydenta jeszcze z roku 1933. Niepokoje marca 68 roku doprowadziły, są jednym z czynników przyjęcia nowej ustawy o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową, do której ważnym aktem wykonawczym z punktu widzenia sportu było zarządzenie przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z grudnia kolejnego roku w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej. W jakimś aspekcie również ustawa o kontroli publikacji widowisk z 81 roku miała wpływ na to, jak w latach 80. były organizowane mecze piłkarskie. Jeżeli popatrzylibyście Państwo na strukturę tych źródeł, do których myśmy dotarli, które przejrzeliśmy, z którymi się zapoznaliśmy, to są to przede wszystkim dokumenty archiwalne Milicji Obywatelskiej. Tak? I to też pokazuje, jaka jednostka była przede wszystkim predestynowana do tego, żeby za zabezpieczenie meczów piłki nożnej w PRL-u odpowiadać, a dokumenty archiwalne Komendy Głównej oraz Komend Wojewódzkich i Miejskich Milicji Obywatelskiej, ale także dokumenty archiwalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to oczywiście dla imprez centralnych, meczów rangi, można powiedzieć, krajowej, wydarzeń najważniejszych, oraz wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych. Co ciekawe, tego się nie spodziewaliśmy, siadając do pracy nad tymi dokumentami, również archiwa dowództwa nadwiślańskich jednostek wojskowych. Brały udział w zabezpieczeniu najbardziej prestiżowych, najważniejszych meczów, głównie meczów kadry narodowej, meczów międzypaństwowych. Cennym, metodologicznie bardzo, może nie powiedziałbym wątpliwym, ale takim, do którego trzeba podejść z dużą uwagą i z dużą troską, ale cennym uzupełnieniem tych archiwaliów są prace dyplomowe słuchaczy Akademii Spraw Wewnętrznych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Dzierżyńskiego w Legionowie. W tych aspektach, w których odnoszą się one do faktów, albo do faktów takich, jakimi ją widzieli autorzy tych prac, dotyczących konkretnych wystąpień, konkretnych incydentów, awantur, czy też obowiązującego stanu prawnego, bądź wytycznych technik operacyjnych, wydaje się, że są to dokumenty, którym można zaufać i które można traktować jako cenne uzupełnienie dla tego zagadnienia. Tak, i na tym etapie badań dotarliśmy do dokumentacji odnośnie wszystkich tych spotkań, które Państwo macie wypisane. Jest to 8 spotkań międzypaństwowych, gdzie przeciwnikami reprezentacji Polski były nie tylko państwa z bloku wschodniego, lecz także często właśnie byli to przeciwnicy z
Zachodu, tak? Ze szczególnym ujęciem na mecz Polska RFN z 71, o którym za chwilę więcej powiemy. Na szczeblu klubowym takich udokumentowanych spotkań mamy 5. Tutaj warto zwrócić uwagę i też szerzej powiemy o spotkaniu Legia Warszawa Feyenoord Rotterdam z 70 roku. Oczywiście ważną datą i myślę, że najbardziej jaskrawym przykładem takiego spotkania jest Lechia Gdańsk Juventus Turyn z 83 roku. Wszyscy chyba najbardziej znamy ten przypadek. Do pełni spektrum tych wszystkich spotkań piłkarskich należy doliczyć szereg spotkań klubowych krajowych. Czy to w ramach rozgrywek o mistrzostwo pierwszej czy drugiej ligi, czy rozgrywek o Puchar Polski, tak jak wcześniej Seweryn wspomniał, między innymi jest to finał z 80 roku między Lechem Poznań a Legią Warszawa. Jeśli tutaj tylko jeszcze mogę uzupełnić do tego, co kolega powiedział, to oczywiście przykład meczu Lechia Gdańsk Juventus jest bardzo bogato opisany, jest na ten temat książka. Te mecze traktowane jako zagadnienia naukowe, poziom dostępności materiałów, do których myśmy dotarli, ja to jeszcze raz zaznaczam, będę o tym mówił na samym końcu prezentacji, być może to jest nasza jakaś nieumiejętność poruszania się po archiwach, być może na pewno tych materiałów jest więcej, stopień ich wewnętrznego zróżnicowania jest bardzo różny. W przypadku meczu Górnik Zabrze Real Madryt z 1988 roku, bardzo ciekawe spotkanie, w zasadzie zachowały się, czy myśmy dotarli tylko i wyłącznie do imiennych list funkcjonariuszy ORMO, którzy byli przewidziani do zabezpieczenia tego meczu jako dodatkowe siły bezpieczeństwa. Natomiast chociażby w przypadku meczu Legia Feyenoord czy niektórych meczów reprezentacji, ta dokumentacja jest naprawdę bardzo, bardzo bogata. Mecze te same w sobie stanowią zagadnienia badawcze, nad których można się pochylić. Jeśli chodzi o mecze klubowe, krajowe, bardzo różny poziom szczegółowości tych materiałów, które się zachowały, do których żeśmy dotarli i też można powiedzieć pewna okresowość. Wrocław, połowa lat 70., Kraków i Katowice, druga połowa lat 80. Sporo materiałów dotyczących różnych meczów, od towarzyskich, niższych lig, po mecz o Mistrzostwo Polski, w zasadzie innych ośrodków, z innych ośrodków. To są incydentalne sytuacje, incydentalne zagadnienia, do których dotarliśmy. My dwa mecze chcieliśmy Państwu pokazać, dwa mecze z tych, do których żeśmy dotarli, na temat których jest najwięcej materiałów, na temat których można powiedzieć rzeczy na pewno ciekawe. Jednym z takich meczów jest półfinałowy mecz Pucharu Europejskich Mistrzów Krajowych, czyli odpowiednika dzisiejszej Ligi Mistrzów, Legia kontra Feyenoord Rotterdam. To jest wielka Legia z przełomu lat 60., 70., to są inne czasy, inna struktura europejskich rozgrywek. Mistrz Polski gra w półfinale odpowiednika dzisiejszej Ligi Mistrzów, gdzie trafia na Feyenoord Rotterdam, późniejszego zresztą triumfatora tych rozgrywek. Przewidywano udział aż 30 tysięcy kibiców, w tym 5 tysięcy obywateli holenderskich. To jest o tyle istotne, że z punktu widzenia władzy ludowej, jak Państwo zapewne wiecie, przyjazd jednorazowy 5 tysięcy ludzi zza żelaznej kurtyny, no to jest dosyć duże wydarzenie i dosyć duże wyzwanie, nie tylko logistyczne. Ostatecznie tych kibiców przyjechało bardzo niewielu w stosunku do tej liczby, bo trzykrotnie mniej, o co za chwilę Państwu pokażemy, ale ten mecz jest jeszcze istotny z innego powodu. Ja prowadzę badania z zakresu historii społecznej nad ruchem kibicowskim Legii Warszawa. Wszyscy uczestnicy ruchu kibicowskiego w latach 70. mówią, że to był taki moment założycielski. Przyjechało parę tysięcy uśmiechniętych ludzi w szalikach, w czapkach, w cylindrach, z flagami, z całym tym, powiedzmy, sprzętem kibicowskim, którego w Polsce Ludowej po prostu nie było. Szaliki, jeśli były, to dziergały je babcie i mamy na drutach. I oni przyjechali z całym tym kibicowską oprawą, wytyczając jakby trend. I faktycznie od tego momentu kibice Legii są prekursorami w Polsce jakby reprodukcji tych materiałów, czapeczki, szaliki, flagi. Ciekawa rzecz chyba kulturowo-socjologicznie. Możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda plan zabezpieczenia stadionu przy ulicy Łazienkowskiej, konkretne odcinki, liczba milicjantów, funkcjonariuszy ORMO, WSW. Ciekawe jest, tu macie Państwo listę czy harmonogram, grafik przyjazdu i odjazdu grup turystów z Holandii wraz z miejscem zakwaterowania i wyżywienia wedle tych dokumentów, które pokrywałyby się mniej więcej z szacunkami dziennikarzy i z relacjami prasowymi. Około 1500 gości z Holandii było w Warszawie. Mecz zakończył się wynikiem 0-0. Legia odpadła w tym półfinale, przegrywając 0-2. I tu jest ciekawe zagadnienie, które wiem, że Grzegorz Majchrzak bada, szuka tych materiałów od wielu lat. Przed wylotem na rewanżowy mecz doszło do słynnej pierwszej afery na Okęciu, gdzie dwaj piłkarze Legii Warszawa zostali zatrzymani za domniemany przemyt. Sytuacja, która wpłynęła na, czy zadarzenie, które wpłynęło na sytuację w drużynie, najprawdopodobniej ujemnie. Taka ciekawostka, bo mamy tyle czasu tylko, żeby ciekawostki Państwu zaprezentować. Zwracam uwagę na punkt drugi, to jest wycinek z instrukcji zabezpieczenia meczu. Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej obowiązuje grzeczność i takt, a szczególnie w czasie przeprowadzania interwencji. No jak Państwo sobie zapewne możecie wyobrazić, co jest zgodne ze wspomnieniami ludzi, którzy wówczas byli
byli aktywnymi kibicami. No, milicję obywatelską można było o wszystko posądzać, ale nie o grzeczność i tak w sytuacji interakcji z kibicami. Z zakresu historii społecznej ciekawe jest to, że już zwraca się uwagę na petardy, świece dymne, no bo to pokazuje, że ten problem już istniał, tak? To znaczy, że już wówczas kibice środki pirotechniczne starali się na mecz wnieść i ich użyć. No oczywiście istotna jest obserwacja grupy kibiców holenderskich pod kątem ustalenia kontaktów z obywatelami PRL. Tak, ja więcej powiem o spotkaniu Polska-RFN w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Spotkanie z 1981 roku. Tutaj były bardzo, bardzo obszerne notatki informacyjne zapisywane, czy to odręcznie, czy to maszynodrukiem. I po kolei przejdę punktowo i dodam jeszcze kilka słów komentarzy do tych poszczególnych podpunktów. Wśród przybyłych osób przeważała młodzież rekrutująca się z warstw średnio zamożnych, tak opisywano ich w dokumentacji. Stwierdzono, że znaczna część pochodzi z ziem polskich. W aktach jest dogłębna analiza przyjezdnych obywateli niemieckich wraz z wszelkiego typu odchyleniami od przyjętych norm społecznych. To też chodzi mi tutaj o komentarz, że w dniach 8-10 bieżącego miesiąca, to był październik, doprowadzono do Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej 113 osób zajmujących się nierządem, handlem walutą oraz zakłócających porządek publiczny. Wyjątkiem wyraźnie zaznaczonym w aktach jest przyjazd grupy obywateli NRD oraz próby ich kontaktu z obywatelami RFN. Była to grupa około 200 osób, jednakże jak to skomentowano później i tłumaczono w aktach, była to komentarz dziennikarza niemieckiego, pozwolę sobie tutaj przytoczyć cytat: mecz piłki nożnej Polska-Niemcy w Warszawie doprowadził do rzeczy, której dotychczas zapobiegała niemiecka polityka sportowa, mianowicie spotkania wschód-zachód w wielkim stylu. Tysiące kibiców z NRD przybyło do Warszawy i spotkało się tutaj z kibicami z zachodu. Zjednoczeni w radości świętowali jedni i drudzy zwycięstwo. Oczywiście dzisiaj wiemy, że to nie było tysiące, tak? Tylko chodzi o pewien komentarz i pewien fakt, że kibice NRD i RFN spotkali się w ramach jednego meczu i oklaskiwali jedną drużynę. Inwigilacja obywateli NRD była na tyle daleko posunięta, że jednego obywatela NRD przyłapano na nielegalnym handlu bielizną, który podawał się on swoją drogą za dziennikarza. Chciałbym jeszcze z punktu politologicznego dla nas ważnego jeden element zaznaczyć, że w dokumentach znajduje się też informacja o celu nieoficjalnej podróży dwóch deputowanych do Bundestagu, którzy są nadmienieni. Chcieli oni nawiązać potencjalną współpracę na poziomie sportowym pomiędzy lokalnymi niemieckimi, lokalnymi polskimi oddziałami. Natomiast co się okazało, oprócz tego starali się oni również wysądować, czy Polacy są zadowoleni z polityki zagranicznej Williego Brandta, czy jak Polacy zachowują się w stosunku do Niemców, czy jak Niemcy są postrzegani w oczach Polaków. Także widać, że poza kierunkiem sportowym była to też wizyta odrobinę zabarwiona politycznie. W zabezpieczeniu meczu, jeśli już przejdziemy do liczb, brało udział niecałe 4800 osób. Na zdjęciu tutaj akt widać wyraźnie, ile było sił operacyjnych, ile sił mundurowych z dokładnymi liczbami. Możemy przejść dalej, tak. Ogólnie w zabezpieczeniu meczów piłkarskich brały udział oddziały Milicji Obywatelskiej, ZOMO, Biura Ochrony Rządu, ORMO i tak jak wcześniej Seweryn wspomniał, jednostki nadwiślańskiej MSW, ale także Wydziału Kontroli Ruchu Drogowego w celu zabezpieczenia przestrzeni samochodowej wokół terenów, a także słuchaczy Akademii Spraw Wewnętrznych. I dokumentacja dotycząca zabezpieczeń spotkań piłkarskich ze szczególnym uwzględnieniem zawierała informację, że należy, i tu zacytuję, zapewnić kontrolę zorganizowanych grup kibiców przez osobowe źródła informacji zatrudnionych przy imprezie oraz towarzyszącym grupom pilotów. Działania były skierowane przeciw elementowi pasożytniczemu, takim jak waluciarze czy prostytutki i tym podobne. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, my przejdziemy do konkluzji. Ilość materiałów jest niewielka.
Zakładamy, że oczywiście mogliśmy popełnić błędy techniczne przy ich wyszukiwaniu, ale też nie od dziś znamy się z kolegami z Instytutu Pamięci Narodowej, wymieniamy się doświadczeniami. Faktycznie oni też potwierdzają, że ten materiał jest bardzo rozproszony, bardzo trudno jest go znaleźć, można powiedzieć, po kluczu sportowym. Często natrafia się na informacje dotyczące w ogóle sportu, a szczególnie piłki nożnej, w zupełnie przypadkowych czy mało spodziewanych miejscach w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Ogromny jest stopień zróżnicowania kompletności uporządkowania tych dokumentów archiwalnych. Ja już wspominałem Kraków, Katowice, Wrocław, ale też w bardzo szczególnych, krótkich okresach, w zasadzie trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat w tych. To są takie zasoby archiwalne, takie jednostki archiwalne, w których tych dokumentów jest nieco więcej, są one nieco bardziej uporządkowane. Co ciekawe, poza Częstochową 1980 w zasadzie brakuje materiałów krajowych dotyczących meczów pomiędzy polskimi klubami dokumentujących jakieś wielkie zamieszki. Tam konkluzja jest zazwyczaj taka, że jest spokojnie, milicja zatrzymuje pijanych kibiców, tych, którzy próbują wnieść alkohol na stadion, wznoszą jakieś okrzyki niewłaściwe, ale nie znaleźliśmy, nie dotarliśmy do dokumentacji, która pokazywałaby przebieg jakiejś wielkiej rozruby. I pytanie jest oczywiście w tym momencie takie, na ile możemy całościowo spojrzeć na zagadnienie na podstawie tych materiałów, które do tej pory przeanalizowaliśmy. Wydaje się, że nie możemy. To dalsze badania są na pewno niezbędne, ale takie otwarcie tematyki badawczej być może zachęci do kontaktu, wymiany myśli naukowej innych naukowców, którzy tym tematem również się znajdują. Spróbujemy technikę naprawić za chwilę, bo wiem, że jest to potrzebne panom, którzy rejestrują naszą konferencję. Pytanie, czy teraz pytania, czy po, jeśli panowie są do końca, to myślę, że po. Ja tylko muszę po panelu uciekam, tak więc na dyskusji jeszcze jest. Na dyskusji pan jest, to, bo ja mam całą kartkę pytań i uwag, więc chętnie bym tutaj podyskutował i również na propozycje, o których pan doktor mówił, to też chętnie odpowiem. Dodam tylko, bo państwo może wiedzą, że mieli państwo okazję wysłuchać między innymi byłego dyrektora do spraw Public Relations Legii Warszawa, więc stąd ta Legia tak mocno i bardzo obecna w tym referacie. Zapraszam pana doktora Zbigniewa Stanucha, który wygłosi referat poświęcony legendzie szczecińskiej piłki, a szczególnie szczecińskiej, zdaje się, trenerki, czyli pana poświęcony panu Stefanowi Żywotko. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o Stefana Żywotko, ja analizując jego biografię, jego życie, wyszczególniłem kilka takich okresów. Oczywiście ten pierwszy to są czasy lwowskie, Lwów, tam gdzie się urodził, gdzie się wychował. Później okres II wojny światowej, służba w Ludowym Wojsku Polskim. Następny okres to są czasy szczecińskie, praca zarówno zawodowa, jak i kariera piłkarska, kariera trenerska. I oczywiście ten, myślę, że jeden z najważniejszych okresów w jego życiu to jest praca w Algierii od lat 70. do roku 90. I w tym swoim wystąpieniu pokrótce scharakteryzuje każdy z tych okresów w jego życiu, natomiast bardziej taką dogłębną, szczegółową informację na temat jego życia znajdziecie państwo w tym artykule, który w publikacji pokonferencyjnej zostanie opublikowany. Stefan Żywotko urodził się 9 stycznia 1920 roku we Lwowie. Jak już wspominałem, tam się wychował, tam chodził do szkół, tam w 1938 roku zdał maturę, tam od samego początku pasjonował się, interesował sportem, piłką nożną. Związany był z takimi klubami jak Czarni Lwów, jak Pogoń Lwów. Interesował się również boksem, pływał. Z tamtego lwowskiego okresu również datuje się jego znajomość z legendarnym trenerem polskiej piłki nożnej świętej pamięci Kazimierzem Górskim. W 1939 roku podjął pracę w fabryce i pracował tam głównie do 1944 roku z małymi przerwami w zależności od tego, jak nasilały się działania wojenne. W 1944 roku został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Jak sam wspomina, wojna obeszła się z nim dosyć łagodnie. To znaczy on w wojsku nie doświadczył jakby tak bezpośrednio działań wojennych.
razem z innymi żołnierzami znalazł się w pociągu, który na początku skierowano do Chrubieszowa. Panowała, jak wspomina, dobra, miła atmosfera. Śpiewali, opowiadali dowcipy. Czasami podczas jakichś przystanków, pobytu w jakich w miejscowościach organizowane były jakieś przedstawienia teatralne. Także nie jest to jakiś dla niego czas w jego wspomnieniach trudny i traumatyczny. Z Chrubieszowa drogą poprzez Piłę trafił do Koszalina, a następnie do Szczecina. Wojsko opuścił w 1946 roku i na pytanie, co takiego się stało, wydarzyło, że właśnie osiadł w tym Szczecinie już na stałe, okazało się, że spotkał po wojnie znajomego swoich rodziców, jeszcze z czasów lwowskich, który w Szczecinie otwierał fabrykę przetwórstwa mięsnego i chciał go zatrudnić jako człowieka, który miał pilnować magazynów, ponieważ te magazyny dosyć systematycznie mu rozkradano i Żywotko miał pełnić tam rolę kogoś w rodzaju stróża. Pracował w różnych przetwórstwach mięsnych, owocowo-warzywnych praktycznie do końca 1947 roku. W dokumentach, które znajdują się w zasobie Archiwum Szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, można odnaleźć informację, że z tamtego właśnie okresu pochodzi dosyć niemiłe dla niego zdarzenie, ponieważ został posądzony o różne jakieś machlojki przy sprzedaży owoców, warzyw, co mu do końca nie udowodniono i z braku dowodów sprawę umorzono, ale ślad w dokumentach z tego okresu pozostał. Jak już wspomniałem, w tych przetwórstwach mięsnych, owocowo-warzywnych pracował do 1947 roku, natomiast w maju 1948 roku złożył podanie i został przyjęty do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Jak już wcześniej wspominałem, jeszcze od czasów lwowskich bardzo mocno interesował się sportem i kultura fizyczna to było coś, co stanowiło jego główną i podstawową pasję. I w tejże Komendzie Wojewódzkiej został zatrudniony jako instruktor kultury fizycznej, najpierw w Wydziale Polityczno-Wychowawczym, a później został przeniesiony do pracy w sekcji drugiej Wydziału IV, również jako instruktor kultury fizycznej. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, który w różnych publikacjach, czy książkowych, czy prasowych jest pomijany, ponieważ bardziej zwraca się uwagę na tą jego działalność sportową, piłkarską, trenerską, że w czale w tym okresie pracy w Komendzie Wojewódzkiej nie miał, mówiąc tak ogólnie, lekko. Różnie był oceniany przez przełożonych. Niektórzy zarzucali mu między innymi to, że jest za mało wyrobiony politycznie, że nie angażuje się zbyt mocno w pracę biura, co w konsekwencji skutkowało tym, że był pomijany przy różnych awansach zawodowych. Ciekawostka jest taka, że kiedy funkcjonariusze Komendy Głównej MO przeprowadzili kontrolę, zwrócili uwagę właśnie na to, że obywatel Żywotko systematycznie przy awansach jest pomijany i doszli do wniosku, że ten fakt może działać na niego destrukcyjnie. No bo jak ktoś od 3 lat pracuje cały czas na tym samym stanowisku, na tym samym uposażeniu, to może się to dziać z krzywdą dla jego psychiki i może być dla niego demotywujące. No i po sugestii porucznika Biczysko z Komendy Głównej przełożony pana Żywotki zmienił zdanie na jego temat i wystąpił z wnioskiem o awans, pisząc między innymi w nocce takie uzasadnienie,
że obywatel żywotko cechuje się tym, że w pracy jest trzeźwy, to znaczy nie pije i nie pali. Drugi taki incydent, który przypuszczam, że niezbyt miło wspominał w swojej karierze, miał miejsce, kiedy przeniósł się do pracy do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tam był kierownikiem sekcji sportowej i to był okres, w którym do 1956 roku był równocześnie trenerem Gwardii Szczecin. Zachował się dokument, również znajdujący się w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, w którym w 1956 roku panu Żywotce wystawiono bardzo negatywną opinię. Nie chcę tutaj mówić, że przeciwko niemu był wymierzony jakiś spisek, ponieważ brakuje dokumentów na ten temat, bo gdybyśmy mówili o jakimś spisku, to musielibyśmy chociaż w jakimś stopniu przybliżyć, kto był jego inicjatorem, kto brał w nim udział, jak ta cała sprawa się zakończyła i tak dalej. Natomiast z tych materiałów, do których udało mi się dotrzeć, wynika tylko to, że ta negatywna opinia, którą mu wystawiono jako trenerowi wówczas Gwardii, miała służyć temu, żeby go po prostu z tego klubu zwolnić. Dlaczego tak mówię? Na początku lat 70., kiedy wracał z powrotem do Arconii jako trener, wystawiono mu zupełnie inną, jak najbardziej pozytywną opinię. I w materiale z 71 roku można przeczytać informację o tym, że to, co wydarzyło się w roku 56, ta negatywna, krytyczna opinia na jego temat brała się z tego, że Arconia była zainteresowana, przepraszam, wówczas jeszcze Gwardia, była zainteresowana pozyskaniem trenera węgierskiego i trzeba było znaleźć jakieś argumenty, żeby po prostu pana Żywotkę odstawić na bok. Także w 1956 roku przestaje być trenerem Gwardii, równocześnie rezygnuje z pracy w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego i kończy w ten sposób pewien taki okres w swoim życiu pracy związanej z aparatem bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, w międzyczasie Żywotko zdobywa oczywiście dodatkowe szlify trenerskie. W latach 50. uzyskuje uprawnienia trenera drugiej klasy. Później to swoje wykształcenie będzie pogłębiał. W latach 60. uzyska uprawnienia trenera pierwszej klasy. Na zajęcia, na kursy uczęszczał między innymi również ze znanym w Szczecinie trenerem Marianem Suchogórskim, też byłym trenerem szczecińskiej Pogoni. Najistotniejsze jest to, że od 1958 roku zaczyna odnosić jako trener znaczące sukcesy z Arconią Szczecin. Generalnie lata 50., 60. w Szczecinie to jest taki czas rywalizacji między Arconią i Pogonią Szczecin. On w swoich wspomnieniach mówi o tym, że na ulicy Twardowskiego w Szczecinie, jak był rozgrywany mecz Pogoni z Arconią, to kibice Arconii generalnie zajmowali tą tak zwaną małą trybunę, a kibice Pogoni zajmowali te trybuny duże. Wspominał również, że istniał w mieście taki podział, to znaczy obrzeża Szczecina bardziej trzymały z Arconią, natomiast śródmieście, centrum bardziej kibicowało Pogoni Szczecin. Ale najważniejsze jest to, tutaj trochę nawiązuję do referatu moich poprzedników, że pomimo tej zaciętej rywalizacji, tak to nazwijmy, pomiędzy tymi dwoma klubami, do jakichś znaczących ekscesów czy jakichś skandalicznych zachowań kibiców nie dochodziło. Sam
Żywotko wspomina, że nikt tam wtedy nie myślał o tym, żeby się awanturować na stadionie, także jakiegoś zabezpieczenia ze strony tutaj milicji czy innych służb nie było. W 1965 roku Żywotko zostaje trenerem szczecińskiej Pogoni i rok później, w 1966, wprowadza ten klub do pierwszej ligi. I tutaj to był między innymi jeden z powodów, dla którego zdecydowałem się Państwu o tej postaci trochę opowiedzieć, ponieważ w tym roku Pogoń obchodzi 70. rocznicę swojego powstania i przy okazji tej konferencji właśnie warto o tej postaci wspomnieć. Jak sprawdzałem w dokumentach, Stefan Żywotko, prowadząc szczecińską Pogoń przez około 4,5 roku, do dzisiaj moim zdaniem pozostaje jedynym trenerem Pogoni, który tak długo ten klub prowadził, trenował 4,5 roku. W tym okresie poprowadził popularnych sportowców w ponad 90 meczach. Więcej od niego tych spotkań jako w charakterze trenera rozegrał Eugeniusz Ksol. Natomiast jeżeli chodzi o staż pracy na jednym stanowisku, te 4,5 roku to pozostaje pewnym rekordem. To były trenowanie wówczas, czy takich klubów jak Arkonia, czy taki klub jak Pogoń, to było zupełnie coś innego niż to jest po prostu, odbywa się teraz. Patrząc na różne statystyki, na różne dane, korzystając ze źródeł, trzeba mieć pewną taką świadomość tego, że nie można jakby bezpośrednio wyników osiąganych wówczas porównywać z czasami współczesnymi. Bo zdają sobie Państwo sprawę, że obecnie trener współcześnie pracujący z drużyną ma do dyspozycji cały sztab ludzi. Ma swoich asystentów, ma lekarzy, fizjoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. Ma menadżera, jest dyrektor sportowy i tak dalej, i tak dalej. W czasach, kiedy Żywotko prowadził Pogoń właśnie w drugiej połowie lat 60., on właściwie był takim człowiekiem, można powiedzieć, orkiestrą. Nie tylko trenerem, ale też i wychowawcą, i menadżerem. I to jest też czas, w którym rodziły się wielkie, wspaniałe postaci piłkarstwa szczecińskiego, chociażby na przykład Zenon Kasztelan, znany z publikacji już tutaj wspominanego pana Majchrzaka. Także ta druga połowa lat 60. To można powiedzieć, że to był taki, może nie tyle, jeżeli chodzi o trenera Żywotkę i Pogoń Szczecin, złoty czas w jego historii, ale jeden z pewnością takich lepszych okresów, chociażby też z tego powodu, że później Pogoń też debiutuje w europejskich pucharach, to znaczy mam tutaj na myśli puchar Intertoto, wtedy znany jeszcze jako puchar Rappana. I jak już wspomniałem to wcześniej, jeszcze na początku lat 70. Żywotko wrócił do Arkonii Szczecin, został trenerem Arkonii. On zresztą, zanim w ogóle przejął Pogoń w 65 roku, to miał pewien dylemat, no bo miał gdzieś to jak w głowie zakodowane, że to zawsze była rywalizacja między Pogonią a Arkonią. No i jak on teraz przejmie po prostu tutaj Pogoń, ale żeby to był klub szczeciński i zależało mu na rozwoju szczecińskiego piłkarstwa, no to nie odmówił. Ale na początku lat 70. wrócił do Arkonii z tym, że jak sam stwierdzał, był to już taki czas, kiedy Arkonia popadała w przeciętność. On nie chciał za bardzo później brać w tym udziału i zrezygnował. I zanim wyjechał do Afryki, to prowadził jeszcze w Polsce Wartę Poznań i Arkę Gdynia. Z tym też są związane różne ciekawe historie. On między innymi wspominał o tym, jak przed jednym ze spotkań Warty Poznań przyszedł do niego prezes klubu i
wręczał mu karteczkę ze składem drużyny, która ma wystąpić, kto ma grać, a kto nie. Sam stwierdził, że skoro tak, kto inny ustala skład, to trener jest im widocznie tutaj niepotrzebny. Zabrał się, stwierdził, że pakuje walizki, wraca do Szczecina, poprosił tylko o to, żeby mu nie zapomnieć przelać pensum na konto. Z kolei jak wspomina czasy pracy w Arce Gdynia, to mówił o tym, że tam z kolei miał taką do czynienia z taką wesołą grupą piłkarzy, to znaczy piłkarzy, którzy lubili się bawić. I kiedyś jak się dowiedział o tym, że w trakcie zgrupowania, przygotowania do sezonu piłkarzy zamiast spędzić czas w pokojach, udali się mieli tak zwane na mieście swoje mety, gdzie popijali alkohol, to jakim następnego dnia o 6 rano zrobił interwał, to po prostu stwierdził, że sami nie wiedzieli, czy mają go przepraszać, czy płakać z tego powodu. I ciekawostka jest związana z tymi okolicznościami, kiedy on już mając ze sobą pewne doświadczenie i sukcesy jako trener polskich drużyn, okazuje się, że w 1976 roku, kiedy odbywały się w Kanadzie, w Montrealu igrzyska olimpijskie, miał w planie wyjazd z Kazimierzem Górskim do pracy w Kuwejcie. Okazało się jednak, że ten srebrny medal, który wówczas polska reprezentacja, zobaczcie Państwo, jakie to były czasy, srebrny medal w Montrealu w piłce nożnej, potraktowano w Polsce jako porażkę. Teraz możemy marzyć i oczekiwać, że te czasy kiedyś wrócą, jeżeli chodzi o te sukcesy sportowe, ale kiedyś przyjęto to jako porażkę, no i zaczęły się problemy z tym wyjazdem do Kuwejtu. To znaczy Kazimierz Górski, który dysponował wówczas paszportem, był gotowy i ostatecznie pojechał i mówiąc tak w cudzysłowie zakotwiczył w Panathinaikosie Ateny, natomiast niespodziewanie żywotko otrzymał propozycję pracy w Algierii i wyjechał. W 1977 roku wyjechał. Początkowo planował, że będzie tam, że spędzi tam 2 lata. Okazało się, że spędził tam, przebywał tam do 1990 roku i jest to jakby najbardziej po prostu płodny okres w jego karierze trenerskiej, jeżeli chodzi o sukcesy, bo proszę sobie wyobrazić, że on trenując zespół Kabylie z miejscowości Tizi Ouzon zdobył z tym klubem w latach 80. 7 tytułów mistrza Algierii, 1 puchar Algierii i 2 razy, jak to już napisałem w tytule tego referatu, triumfował w tamtejszej Lidze Mistrzów. To było w 1981 i w 90 roku. W 90 roku zdecydował się, jak wspomina, wrócić do Polski, ponieważ sytuacja w Algierii, wojna domowa, która tam wybuchła, stwarzała pewne zagrożenie dla życia. Okazało się, że no, pobyt tam, dalsza praca były no, niepewne, po prostu trudne, mogło się to skończyć nawet jakimś tam zagrożeniem dla zdrowia i życia i zdecydował się wrócić do Polski. Ale i wrócić do Szczecina, ale jak sam twierdzi, to algierskie słońce, to algierskie powietrze na tyle dobrze wpłynęło na niego, na jego zdrowie, na jego samopoczucie, że świetnie się czuje do tej pory, a dożył, niedawno skończył 98 lat. Mieliśmy okazję jakiś czas temu się spotkać w Szczecinie, w Promedia było zorganizowane spotkanie z panem Stefanem Żywotko i
gwarantuję Państwu, że jest w dobrej kondycji takiej i psychicznej, i fizycznej, to znaczy bardzo ciekawie rozmawia się wówczas z takimi osobami, które mają dużo wspomnień i dużo anegdot na temat tego swojego życia i piłkarskiego, i trenerskiego. I co ciekawe, te kontakty, które nawiązał jeszcze w Algierii, pozostały. Ostatnio nawet przeczytałem taką informację, że ma być nakręcony nawet film na temat tego afrykańskiego zespołu, z którym on takie sukcesy w Algierii odnosił. I twórcy tego filmu nie wyobrażają sobie, żeby on do Algierii nie przyjechał, jak będzie premiera tego filmu o zespole, który prowadził. Ale jak sam podkreśla, kontakty pozostały, dzwonią do niego, interesują się nim, dopytują o zdrowie, dzielą się zarówno z Algierii, jak i tutaj w Polsce, jego byli wychowankowie, różnymi kwestiami. I to myślę, że najlepiej po prostu świadczy o tym, jaką estymą się cieszył i jak najprawdziej mówienie o nim jako o legendzie szczecińskiej piłki nożnej Pogoni Szczecin jest w tym przypadku, w jego przypadku jak najbardziej uprawnione. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwolę sobie sam zabrać głos w tej chwili, przebudowując trochę program i realizując prośbę pana profesora Tadeusza Kopysia, który prosił, żeby móc wygłosić referat w dniu jutrzejszym. Postaram się Państwu troszkę poopowiadać o olimpiadach z punktu widzenia komisarza wojskowego w okresie stanu wojennego w Głównym Urzędzie Kultury, w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu w latach 81-83. O dwóch olimpiadach, czyli o przygotowaniach do olimpiady w Sarajewie i w Los Angeles. Ta druga, jak Państwo wiedzą, z przyczyn politycznych się nie odbyła. W latach 80. w strukturach rządowych PRL nie było czegoś takiego jak dzisiaj znane Ministerstwo Sportu. Istniał za to Urząd Centralny utworzony w 78 roku, oczywiście według wzorca sowieckiego pod nazwą Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu, który wcześniej funkcjonował zresztą pod kilkoma innymi nazwami. Od 78 roku kierował nim zasłużony działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i wszystkim pewnie tym, którzy zajmują się historią sportu znany, a mianowicie Marian Renke. Równocześnie był on również przewodniczącym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gdy w nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku wprowadzono stan wojenny we wszystkich urzędach centralnych oraz także wytypowanych zakładach pracy o tych o znaczeniu strategicznym, wprowadzono komisarzy wojskowych, czyli komisarzy pełnomocników Komitetu Obrony Kraju, którzy mieli zapewnić ład, porządek i sprawne funkcjonowanie tych jednostek, które im podlegały. Wiele z nich zostało zmilitaryzowanych, a tych, którzy nie chcieli się pogodzić z tym faktem, po prostu z tych zakładów pracy usuwano, oprócz oczywiście tych, których wcześniej internowano i umieszczono w ośrodkach odosobnienia. Komisarzem wojskowym w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu 13 grudnia 81 roku został pułkownik Wacław Faryniec, wtedy zastępca szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego do spraw szkolenia fizycznego i sportu Wojska Polskiego. To bardzo ciekawa postać, to bardzo ciekawy człowiek, który w Wojsku Polskim pełnił bardzo różne funkcje. Urodził się 25 sierpnia 1924 roku w Brześciu nad Bugiem, a służbę w Wojsku Polskim zaczął wraz z sformowaniem się pierwszej dywizji kościuszkowskiej w Związku Sowieckim. Przeszedł bardzo różną drogę, również bojową, piął się bardzo szybko po szczeblach kariery, a ciekawostką jest na pewno fakt, że w czasie II wojny światowej był dowódcą czołgu numerze taktycznym 102, wchodzącego w skład 1 Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte. Historia tegoż czołgu i tejże Brygady Pancernej została opisana przez Kacpra Szledzińskiego w książce Tankiści, prawdziwa historia czterech pancernych.
gdzie opowiedział historię całej tej pierwszej brygady pancernej, a także tegoż czołgu. Ferniec po zakończeniu tej, można powiedzieć, służby wojskowej liniowej został oficerem, który pełnił szereg funkcji w instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Stopień pułkownika otrzymał już w roku 1958, a oprócz tego wiele również odznaczeń wojskowych i państwowych z Krzyżem Virtuti Militarnej piątej klasy na czele. W okresie od 28 listopada 65 roku do 30 września 66 roku był między innymi oddelegowany do pracy w Polskiej Delegacji Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli tzw. Jednostki Wojskowej N2000 w Laosie, gdzie pełnił funkcję pomocnika szefa Wydziału Operacyjnego, szuka Wydziału Operacyjnego. Potem jak wrócił do Polski, po tym pobycie w Laosie został delegowany do rezerwy kadrowej MON-u i pełnił tam różne funkcje i został 13 grudnia powołany na komisarza wojskowego. Co ciekawe, w aktach osobowych, w teczkach osobowych, które znajdują się zarówno w Centralnym Archiwum Wojskowym, jak i w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, w jego teczkach personalnych nigdzie nie ma mowy o tym, że pełnił jakąkolwiek funkcję w okresie stanu wojennego w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu. Proszę Państwa, w tymże urzędzie, trochę po nim popowiadam, zajmował głównie funkcję czy pozycję takiego obserwatora, czasami uczynnego komentatora, raczej nie narzucającego się szefowi urzędującemu temuż Marianowi Rękiemu, który miał ogromne możliwości, ogromne również polityczne umocowania. W związku z tym trudno byłoby, aby Ferniec w jakikolwiek sposób starał się podważyć pozycję Mariana Rękiego. Niemniej jednak czasami pozwalał sobie na różnego rodzaju uwagi, różnego rodzaju swoje interpretacje tego, co działo się w tymże Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu. Jedną z takich jego interwencji dotyczyła polskich piłkarzy wyjeżdżających na Mundial 82 do Hiszpanii, znamiennego ze względu na trzecią pozycję, którą zajęli Polacy w tym mundialu, a mianowicie nie zgadzał się na tak liczną delegację działaczy i dziennikarzy, którzy wyjeżdżali razem z reprezentacją Polski. Pozwalał sobie to w swoich komentarzach i w swoim raporcie, który wystosował do swojego zwierzchnika, czyli generała Wojciecha Jaruzelskiego, napisać. No, jak zadają sobie Państwo sprawę, tego typu uwaga z ust czy z pisma komisarza wojskowego mogła przynieść dalekosiężne skutki, no nie przyniosła, ponieważ tak liczna rzeczywiście reprezentacja działaczy i dziennikarzy na te Mistrzostwa Świata pojechała. On tam między innymi wskazywał, że jest to niedorzeczne ze względów na zbyt duże koszty, które ponosi i urząd, i państwo, finansując wyjazd tychże działaczy i sportowców, w momencie, kiedy mówi się w propagandzie, że kraj jest na kraju przepaści, prowadziliśmy stan wojenny, żeby ten kraj uratować, a tutaj do Hiszpanii wylatuje tak liczna grupa i tak liczna delegacja razem z piłkarzami. Ferniec zwracał uwagę w swoich raportach na brak na przykład ustawy o kulturze fizycznej i sportu i domagał się zidentyfikowania prac nad nią. Nie darzył szczególną atencją wielu związków sportowych, a szczególnie Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale także Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, o czym jeszcze będzie mowa, Polskiego Związku Kolarstwa czy Polskiego Związku Żeglarskiego. Spotykał się z szefami tych związków, wytykał im błędy i domagał się usprawnienia pracy w nich. Stawiał również bardzo mocne sprawy sponsoringu sportowego, uważając, że dochodzi tam do wielu nieprawidłowości. Niedwuznacznie w tychże swoich raportach sugerował bardzo dużą skalę łapówkarstwa w związkach sportowych, dotyczących sprzętu, dotyczących używek, dotyczących spraw związanych z całym funkcjonowaniem sportu w tychże urzędów. Na przykład w stosunku do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
uważał, że nie do przyjęcia był fakt, że na przykład organizatorzy mityngów zwracali się bezpośrednio do związku, do zawodników, pomijając całkowicie związek sportowy i oferując im odpowiednie, bardzo wysokie gratyfikacje finansowe, oczywiście płacone w dewizach. Jego zastrzeżenia budziły również miejsca rozgrywania tych mityngów, gdyż według niego niektóre z nich wywołały sprzeciw społeczeństwa. Budziły jego zastrzeżenia na przykład wyjazdy reprezentacji na Mistrzostwa Europy w Atenach we wrześniu 1982 roku oraz okoliczności startu maratończyków w tychże Mistrzostwach Europy. Otóż kiedy zaczęły się przygotowania do Igrzysk Olimpijskich wymienionych w tytule, czyli w Sarajewie i w Los Angeles, był to styczeń 1982 roku. Wtedy odbyło się spotkanie, na którym powołano odpowiednie gremia, które miały zajmować się przygotowaniami do tychże dwóch olimpiad. Już na początku Ferenc w swoich pismach kierowanych do swoich zwierzchników stawiał tezę, że dotychczasowy plan przygotowań nierealny ze względu na trudności aprowizacyjne zawodników, brak odpowiednich dewiz oraz sprzętu, zapewnienia tego sprzętu przez urzędy centralne oraz ograniczone możliwości zorganizowania obozów szkoleniowych poza granicami kraju. Według niego należało scentralizować przygotowania i prowadzić je w sposób selektywny. W tym czasie Ferenc też informował swoich zwierzchników, że Marian Ręke wyjechał do Meksyku i donosił, że idąc śladem NRD i ZSRR, polscy sportowcy przygotowywać się będą w Meksyku, gdyż coraz więcej państw socjalistycznych korzystało z możliwości przygotowywania się tam do olimpiady. Niemniej jednak okazało się, że Meksyk zgłaszał możliwość przyjęcia tylko 15 czy 20 sportowców z Polski w roku 1982. Informował również swoje władze, aby na posiedzeniach rządu były dyskutowane związane z zaopatrzeniem kadry olimpijskiej, gdyż brakowało wszystkiego od artykułów spożywców poprzez energię, paliwa, leki i odżywki oraz możliwości sprowadzania sprzętu z importu. Jako te dyscypliny sportów, które zmierzały w złym kierunku, a zawodnicy osiągali słabe wyniki sportowe, które skutkowały brakiem kwalifikacji olimpijskich, wymieniał m.in. lekkoatletykę, kajakarstwo i szermierkę. Według niego przyczyną takiego stanu rzeczy nie był fakt złej sytuacji w kraju, lecz słaba praca w związku sportowym i ta sprawa, jak już wspominałem, wracała jak mantra w jego sprawozdaniach oraz sztabu olimpijskiego. Zdaniem komisarza brak dobrego planu przygotowań do igrzysk nie pozwalał na osiąganie sukcesów tej miary, co piłkarze. Piłkarze od początku samego były punktem odniesień do, można powiedzieć, wyników każdej innej dyscypliny sportu. Komisarz obiecał swoim przełożonym uczynić wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić konsekwentną realizację planu, zdobywać środki finansowe i tak kontrolować ich wydatkowanie, aby pomogły resortowi dobrze przygotować reprezentację do igrzysk. Miał również zadbać o sprzęt dla olimpijczyków. Z tym ostatnim zresztą były kłopoty, m.in. dlatego, że Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Sportowego Polsport, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, że coś takiego było, przeniesiono nagle z nadzoru Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu do Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, co w praktyce pozbawiało rytmicznych dostaw tego sprzętu sportowego i powodowało wiele problemów, głównie biurokratycznych. Kadrę podzielono na dwie grupy, kadrę A i B, z czego ta pierwsza grupa liczyła 80 zawodników, druga grupa liczyła 220 olimpijczyków. Ferenc stwierdzał, że zawodnikom miano zapewnić jak najlepsze warunki do przygotowań i zabiegał o przyspieszenie dostaw sprzętowych dla kadry olimpijskiej. Po drugie, przeznaczał środki dewizowe na kwotę 300 tysięcy dolarów na zakup sprzętów za granicą. Przy okazji zwracano uwagę na nieodpowiedzialne zachowanie niektórych zawodników i tutaj tak jak mantra powracała sprawa Jacka Wszoły, którzy ostentacyjnie lekceważyli resort i nie zamierzali się dopasować do zawartych przez resort umów, głównie z firmą Adidas, na sprzęt tejże firmy, którym mieli używać polscy sportowcy, a mianowicie
Adidas groził zerwaniem wszelkich umów ze względu na występowanie przez Jacka Wszoła w butach specjalnie dla niego skonstruowanych przez firmę Tiger, w których tenże skakał, notabene od 4 lat, bo między innymi w tychże Tigerach, których nie pozwolił sobie zdjąć z nóg, wyskakał srebro podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Co prawda nie otrzymał wtedy premii za ten start, natomiast sam Wszoła, co można znaleźć zresztą w sieci, twierdzi, że władze komitetu po cichu mówiły mu, że ma się nie przejmować umową z Adidasem, tylko w tych butach skakać, bo wynik w Moskwie jest ważniejszy niż cokolwiek innego. Także w czasie tych narad stwierdzono bezkarność zawodników podpisujących indywidualne umowy reklamowe i sprzętowe z innymi firmami, nierespektujących zobowiązania resortów oraz piętnowano zachowania działaczy i związków, które na takie rzeczy pozwalały. Konkludowano, że takie zjawiska nie wpływały dobrze na przygotowania olimpijskie. W związku z tym, ponieważ sprawa Jacka Wszoły zataczała coraz większy krąg, postulował on, Wacław Feleniec, nałożenie zakazu wyjazdów za granicę dla Jacka Wszoły, jego trenera i zarazem ojca Romana Wszoły, zatrudnionego w Zespole Szkół Łączności oraz klubie AZS AWF Warszawa oraz dla Edwarda Kozakiewicza, brata Władysława i jego trenera. Tak się między innymi stało ze startem Wszoły w Mistrzostwach Europy w Atenach, gdy po udanych eliminacjach dających awans do finału wybuchł prawdziwy skandal. Wszoła decyzją szefa ekipy prezesa Polskiego Związku Lekkoatletyki Czesława Ząbeckiego został wycofany z imprezy i pierwszym samolotem odesłany do Polski. A to z powodu właśnie umowy, jaką z Adidasem podpisało kierownictwo Głównego Kultury Fizycznej i Sporty. Zawodnika zresztą rychło odwieszono, choć nadal nie otrzymał on gratyfikacji z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki jako reperkusja za skakanie w butach firmy Tiger. W styczniu 1983 roku reprezentacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego przebywała na rekonesansie w Los Angeles. Jej zadaniami były wybór wioski olimpijskiej, ilustracja obiektów sportowych, rozmowy z organizatorami oraz polonią. Co więcej, żądano od organizatorów gwarancji politycznej, głównie chodziło o akredytację wiążącą się z 10-tygodniową wizą pobytową oraz możliwością organizacji lotów czarterowych, obniżenia kosztów oraz rozszerzenia świadczeń na rzecz uczestników igrzysk. Uzyskając poparcie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zapewniono sobie obniżenie dziennego utrzymania na igrzyska z 45 do 35 dolarów, co miało przynieść Polsce 60 tysięcy dolarów oszczędności oraz zmniejszono koszty depozytów gwarancyjnych ze 100 do 35 dolarów. PKOL otrzymało od MKOL zapewnienie refundacji tej kwoty na poziomie 4200 dolarów. Zapewniono sobie również pomoc ze strony Polonii i desygnowano na tymczasowego przedstawiciela reprezentacji olimpijskiej Tadeusza Bugaja. W kwietniu 1983 roku odbyła się narada 250 przedstawicieli Komitetu Centralnego PZPR, resortów, minister, związków sportowych i zakładów produkcyjnych, trenerów oraz lekarzy, zawodników, dziennikarzy z udziałem wicepremiera Rakowskiego, którego celem było, cytuję, właściwe zabezpieczenie przygotowań polskiej reprezentacji sportowej do Igrzysk Olimpijskich. Za główne zadania określono zabezpieczenie reprezentacji w dobrej jakości sprzęt oraz zagranicznej produkcji osprzęt. Zabezpieczenie medyczne i zapewnienie zawodnikom odpowiedniej ilości leków, odżywek i witamin. Prowadzenie na zgrupowaniach odpowiedniej pracy polityczno-wychowawczej z zawodnikami, kandydatami na Igrzyska Olimpijskie. Na rekonesans do Kalifornii postanowiono wysłać 2 żeglarzy, 2 wioślarki i 4 kajakarzy. Zapewniono również podział nagród dla trenerów i lekarzy kadry olimpijskiej oraz plan pracy ideowo-wychowawczej dla olimpijczyków. W związku z tym, że sprawy organizacyjne i logistyczne posuwały się do przodu w pożądanym przez Polaków PKOL i MKOL kierunku, wszystko wydawało się, że będzie w porządku i do startu w igrzyskach w Los Angeles dojdzie. Jak wiemy, w maju 1984 roku podjęto decyzję, jakby idąc za Związkiem Sowieckim, o niewysyłaniu sportowców do Los Angeles. Tadeusz Olszański, dziennikarz, wtedy członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, napisał: wymyślono też bzdurne uzasadnienie w postaci braku pisemnych gwarancji ze strony organizatorów olimpiady na zapewnienie bezpieczeństwa ekipy Związku Sowieckiego oraz innych krajów socjalistycznych.
Była też mowa o gęstym smogu, który zalegał nad Los Angeles i miał ponoć stanowić śmiertelne zagrożenie dla maratończyków, kolarzy, pięcioboistów oraz wszystkich uczestników wytrzymałościowych konferencji. Generalnie trzeba stwierdzić, że Ferenc z większości swoich sprawozdań opisywał przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Kalifornii. Igrzyska w Sarajewie interesowały go w minimalnym stopniu. Gdy już do nich nawiązywał, stwierdzał m.in. w lipcu 1982 roku, że poziom kadry zimowej był wysoce niezadowalający. We wrześniu 1982 roku, gdy oceniano stan przygotowań do igrzysk, a w listopadzie 1982 roku odbył on spotkanie z zarządem Polskiego Związku Narciarskiego. A w styczniu 1983 roku po raz kolejny zapoznano się ze stanem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie. Cały czas wskazywano, że sukcesów nie osiągniemy, a stan przygotowania do igrzysk jest bardzo, bardzo zły. W marcu 1983 roku w stolicy Bośni i Hercegowiny, wtedy oczywiście Jugosławii, przebywała delegacja Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu oraz PKOL, wizytując obiekty olimpijskie i ustalono dalsze plany postępowania z zimową kadrą olimpijską. Pułkownik Wacław Feryniec zakończył swoją oczywiście działalność 22 lipca 1983 roku wraz ze zniesieniem stanu wojennego. W sprawozdaniu podsumowującym swoje rządy stwierdził, że resort poza uczelniami sportowymi, gdzie kadra nie zawsze w pełni rozumiała sens stanu wojennego i powinna była być zastąpiona osobami bardziej uświadomionymi, nie przyniósł mu zbyt wiele pracy. Wszystkie problemy rozwiązywano na bieżąco, pracownicy resortu byli bardzo dobrze wyrobieni politycznie, więc wobec wielu z nich nie było żadnych zastrzeżeń. Według niego w resorcie nie odnotowano prób eliminowania organizacji partyjnych, co nie oznaczało, że praca w nich była dobra. Według niego brakowało w niej ofensywności, własnej inicjatywy, zbyt dużo było bierności. Stan wojenny co prawda zmienił to nastawienie, ale nie uległo ono wbrew jego przekonaniu do końca wyrugowaniu. Za najważniejsze swoje osiągnięcia Ferenc uważał doprowadzenie do końca prac nad ustawą o kulturze fizycznej i należyte przygotowanie kadry do Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie i Los Angeles. Pod rozwagę poddawał sens istnienia zbyt wielu rozbudowanych związków sportowych o dużej liczbie działaczy. Pewnie dziś byśmy się z tym również zgodzili. Jego zdaniem wspomagania wymagał również sport masowy, a zaniedbania leżące po stronie Ministerstwa Oświaty i Wychowania, które te sprawy traktowały dalece lekceważąco, należało jak najszybciej naprawić. Przypomnę tylko, że Igrzyska Olimpijskie w Sarajewie odbyły się w lutym 1984 roku. Do Jugosławii poleciała ekipa złożona z 22 zawodników oraz 48 osób towarzyszących. Najwyższe miejsce uzyskała Ervina Rysz-Ferenc, która w łyżwarstwie szybkim na 1500 metrów zajęła wtedy piąte miejsce oraz Małgorzata Tlauka, która w najczystszym alpejskim zajęła szóste miejsce w slalomie specjalnym. Dodam tylko, że ponad połowę wszystkich sportowców, którzy wyjechali na Igrzyska Olimpijskie w Sarajewie, zajmowali hokeiści na locie. Zawodnicy sportów letnich, jak już wspominałem i o czym wszyscy doskonale wiemy, nie mieli szansy na powiększenie swoich kolekcji medalowych, za to mieli nakaz występowania w zawodach o nazwie Drużba 84, czyli cyklu zawodów w dyscyplinach olimpijskich, które odbywały się już poza Los Angeles. Dodam tylko, że pułkownik Wacław Feryniec za swoją dobrą pracę został nagrodzony, ponieważ w 1984 roku wyjechał jako atasze wojskowy na placówkę dyplomatyczną do Sofii, do Bułgarii, stając się równocześnie w tym momencie kadrowym pracownikiem zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. Zatem otwieram dyskusję, proszę Państwa, dotyczącą wszystkich naszych referatów. Proszę bardzo, wszyscy jesteśmy obecni, więc... Doktor Mieczysław Kopeć, chciałbym tylko zapytać o jedną taką drobną kwestię, bo wspomniał Pan w swoim referacie o tym, że w aktach Pan nie znalazł odnotowania, iż pułkownik był z ramienia wojska delegowany do urzędu. Myślę, że ta kwestia jest tutaj warta rozważania pod pewnym kątem. Czy on był jako cywil oddelegowany, czy jako wojskowy? Jak Pan sądzi, co mogło być przyczyną takiego anulowania po prostu
tej części jego życiorysu w aktach. W ogóle się nie spotkałem, zarówno to nie tylko dotyczy zresztą, Freinca, dotyczy to również pułkownika Albina Żyto, czy generała później Albina Żyto, który był komisarzem wojskowym w Radiokomitecie, czy później pułkownika Leszka Adamowa, który był komisarzem wojskowym w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Oni w ogóle mają wpisane po prostu, że pełnią funkcję w Ministerstwie Obrony Narodowej i nie wpisywano im tego w akta personalne. To wynika oczywiście, natomiast w innych aktach, które dotyczą Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, czy w ogóle funkcjonowania Komitetu Obrony Kraju, są tam wymieniani nie tylko z imienia i nazwiska, ale są bardzo często, byli również poddawani weryfikacji, to znaczy się oceniano, czy te funkcje, które pełnią, pełnią dobrze, czy realizują zadania, jeśli nie, to bezpardonowo ich z tych stanowisk odwoływano i powoływano nowe osoby. W przypadku komisarzy wojskowych, przynajmniej tych, których ja badałem, była to rzadsza sprawa. Częstsza dotyczyła oczywiście wojewodów, bo większość wojewodów w tym okresie była wojewodami wojskowymi i tego dokonywała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Wbrew tych opiniom, które są dziś rozpowszechnione, że Wojskowa Rada Ocalenia nie podejmowała decyzji i nie nominowała, czy też odwoływała. Formalnie nie, natomiast w praktyce to oni decydowali o tym, kto te funkcje będzie pełnił. Panie Marku. Ja nie mam pytań, ale panowie w pierwszym referacie interesowali się sprawą zabezpieczenia na stadionach. Ja po prostu mogę mieć pewne wspominki, ponieważ w wydarzeniach sportowych uczestniczę od początku lat 60. Początkowo pochodzę w ogóle z miejscowości podwarszawskiej Józefów i tam chodziłem na wszystkie mecze Józefowi. Mecze te odbywały się zawsze w niedzielę o godzinie 11, a boisko znajdowało się w drodze do kościoła. Także zawsze ksiądz proboszcz Malinowski tam krzyczał na wszystkich, żeby nie zatrzymywać się, nie oglądać tego meczu, tylko iść do kościoła. A takie mecze to były po prostu pikniki. Tam nie było żadnej kontroli, ludzie przychodzili z kocykami, siadali, jedli, tak, pili i tak dalej. I oczywiście łącznie z alkoholem, to nie było żadnego problemu. Natomiast jeśli chodzi już później o mecze pierwszoligowe, również nie było żadnych kontroli. Wchodziło się na stadion i nagminne to było właśnie spożywanie alkoholu. Nawet po meczu młodzi chłopcy z workami chodzili po trybunach i zbierali butelki. I tych butelek była cała masa. Zdarzało się, że czasami taka butelka również poleciała w kierunku boiska. Ale tak do lat 70. nie przypominam sobie, żeby były jakiekolwiek kontrole. I generalnie rzecz biorąc były to pikniki i mecz piłkarski to rzeczywiście nagminne spożywanie alkoholu na trybunach. To było i w Warszawie, bo też chodziłem na Legii, a później Szczecinie na Pomę. To już jakby nawiązując do pierwszego, ja rozumiem, że autorom pierwszego referatu marzy się taka książka, jak książka Dariusza Wojtaszyna o trybunach socjalistycznych, czy o chybicach w socjalizmie, czyli trybuny piłkarskie w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wspominaliście, mam tu kilka zagadnień, które sobie wypisałem. Oczywiście spośród tych wymienionych tutaj meczów nie zauważyłem również meczu Górnika Zabrze z Manchester City w 1968 roku, opisanym już przez Jerzego Eislera chociażby i całej tej sprawy związane z wizytą dziennikarzy brytyjskich, którzy bardziej się interesowali niż meczem tym, co stało się w 1968 roku w Polsce, czy w Warszawie, czy w Katowicach, którzy byli ściśle wtedy też kontrolowani. Drugim meczem, który co prawda nie odbył się w Polsce, ale wywołał i to bardzo znamienną zadymę, był mecz Polska-Anglia na Wembley w 17 października 1973 roku, opisana przez nas Grzegorzem Majszakiem, dotycząca tego, co stało się we Wrocławiu i tej burdy, która miała miejsce po tym meczu i tego, co tej bitwy takiej, która rozegrała się z milicją na terenie Wrocławia.
Co do zadań również związanych z Legią Warszawa, to my żeśmy odnaleźli ostatnio mecz Pogoń Szczecin. Legia Warszawa to finał Pucharu Polski w Kaliszu, rok 81, tak? Tak. W archiwum Instytutu w Łodzi, tam z tamtą się byliśmy, jest zabezpieczenie też właśnie taka pokazana lekka z dwiema z meczu Pogoń Legia. No, lekka jak lekka, ganiali się jednak dość spektakularnie po tym boisku, więc to nie wygląda to tak jak obrazki z ostatniego meczu Legia z Poznania, niemniej jednak coś tą Legią to jest, że tak powiem, jeśli chodzi o zadymy kibicowskie. Nawiązując do tego, o czym panowie mówili i problemów z poszukiwaniem, to rzeczywiście pewnie jest ten problem. Dużo rzeczy jest w materiałach administracyjnych, dużo rzeczy jest w takich ciągach sprawozdań czy opisów po prostu tego, co dzieje się w poszczególnych komendach wojewódzkich Milicji Obywatelskiej. Na przykład są ślady zabezpieczenia meczu Śląsk-Wrocław CSKA Moskwa w roku 82, to jest 15 września 82 roku, to jest dokładnie tydzień po pochowaniu Kazimierza Michalczyka, ofiary zadymy w Wrocławiu w sierpniu 82 roku, 31 sierpnia. I oczywiście po tym meczu również doszło do burt z udziałem kibiców i walki z milicją obywatelską pod hasłami oczywiście Solidarności. Jest całe zabezpieczenie tego meczu opisane i tego, że władze spodziewały się, że dojdzie do zadymy. Wydały nawet specjalną ulotkę, która wzywała kibiców Śląska Wrocław do zachowania spokoju i groziła oczywiście odpowiednimi karami w momencie, kiedy do takich zadym dojdzie. Zastanawiałem się nad tym, jeszcze wrócę do lat wcześniejszych, pamiętam z ogłoszeń drobnych z lat 40., o których pisałem, że okazywały się to ciekawe takie ogłoszenia w prasie dotyczące bijatek na przykład podczas meczu Burzy Wrocław w roku 46 czy 48, kiedy kibice przepraszali się na łamach dzienników za obrazę danego kibica, tutaj wymienionego z imienia i nazwiska, i obiecywali poprawę w ciągu następnych meczów, albo poszukiwali takiego świadka zdarzenia, które miało miejsce podczas takiego meczu. Natomiast interesuje mnie, jakie reakcje kibiców wywoływały na przykład mecze, które toczyły się pomiędzy klubami resortowymi, bo przecież powstanie milicyjnych klubów czy wojskowych klubów w tym czasie, a także klubów takich jak kluby żydowskie, bo na przykład pamiętam takie afisze z Wrocławia z roku 46, kiedy spotykała się Gwardia Wrocław z jakimś żydowskim klubem piłkarskim i toczyłam boje i to był taki ewenement, można powiedzieć, dość szybko zresztą, który zniknął. To może na razie tyle. Dziękujemy za wszystkie te pytania i uwagi. Ja tak po kolei postaram się do tego odnieść w miarę szybko. Jeśli chodzi o te mecze, to tak, oczywiście jakby profesor Eisler i ten mecz z Manchesterem City, może to za mało wybrzmiało, myśmy się odnosili głównie do tych meczów, które myśmy jakby odnaleźli, też wychodząc z założenia, że mecze już opisane, ktoś już odnalazł przed nami, prawda? Ale to oczywiście jest ku wspólnemu dobru i te próbie tego stworzenia tego zespołu badawczego czy jakiegoś projektu, który no, trochę nam się marzy oczywiście, podobnie jak taka książka, o której tutaj wspomniałeś, natomiast to jest tak, że to na pewno będzie układanie takich puzli, tak? To znaczy, że jest wiele osób, które ten znalazł ten mecz. Mam nadzieję, że ktoś może gdzieś odnajdzie jeszcze te rzeczy, które ja osobiście bardzo, bardzo poszukuję, czyli Częstochowa 80. To też jest trochę tak, że to wynika z dokumentów z kolei bardzo mało obszernych, dosłownie kilku kart tak naprawdę z Archiwum Państwowego w Częstochowie, gdzie no, po meczu to się pojawia na końcu w wolnych wnioskach Komitetu Miejskiego PZPR w Częstochowie, no, że trzeba zadbać o lepsze zabezpieczenie, że trzeba wszystkim jakby zgłaszać do góry, że to zabezpieczenie musi być lepsze. No i prostuje się
co jest może istotne, bo krąży taka legenda miejska, że w tej Częstochowie jedna osoba zginęła i że ta śmierć została jakby zatajona w jakiś sposób przez władzę, przez aparat bezpieczeństwa. Być może tak było, ja nie mam danych, które by pozwoliły to zweryfikować na tym etapie, ale wydaje mi się z dwóch powodów, że nie jest to prawda. Po pierwsze, po tylu latach byłoby to nazwisko, to znaczy odnalazłby się człowiek, który zginął, ktoś by w końcu powiedział, ktoś by go znał, a jak klasyczna legenda miejska, to jest zawsze, znamy kogoś, kto znał tę osobę, prawda? Więc to jest kwestia tych meczów, które zostały wspomniane. Jeśli chodzi o subkulturę kibiców Legii Warszawa, czy o rozwój ruchu kibicowskiego Legii Warszawa, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, jakby tutaj wszelka wiedza wynika tak naprawdę z rozmów z tymi ludźmi, tak, z wywiadami, które ja staram się z nimi prowadzić. To jest tak, że Legia Warszawa mimo spektakularnych sukcesów na przełomie lat 60. i 70., kiedy dwa razy była mistrzem Polski i naprawdę zmontowała jedną z najlepszych drużyn w historii polskiego futbolu, to relatywnie była niska frekwencja na stadionie przy Łazienkowskiej. Średnia frekwencja z sezonu 69-70 mistrzowskiego jest bodajże 10 tysięcy ludzi i mam studenta Zapaleńca, który kiedyś przeanalizował to względem pogody. Jak ta pogoda była słaba, to ta frekwencja leciała w dół, czyli tych kibiców takich na dobre i na złe faktycznie było niedużo. To można wytłumaczyć na przykład tym, że biletów na Legię nie rozprowadzały żadne zakłady przemysłowe w Warszawie, bo one miały swoje własne drużyny. FSO miało Poloneza, no Ursus to wiadomo, tak więc tych zespołów jakby zakładowych, lokalnych było kilka i po prostu nie było rozprowadzania wejściówek, tak jak na Śląsku na przykład kopalnie, prawda, rozprowadzały wejściówki na mecze lokalnych drużyn. No i w latach 70. tak wchodzi subkultura gitowców, prawda? I oni, to ktoś dobrze w jakimś tekście ujął, oni trafiają w próżnię. Oni nie muszą nikogo wypychać z trybun, nie muszą walczyć o swoje miejsce, oni po prostu wchodzą na trybunę, zajmują tę trybunę, gdzie później zawiśnie reklama żyletek Polsilver i zaczynają tymi trybunami rządzić. Więc jak w 75. roku są jakieś rachityczne próby powoływania pierwszych klubów kibica, to tam już jest zgrane towarzystwo, no warszawskie cwaniaki, prawda? Raczej, no nie powiem margines społeczny, ale ludzie powiedzmy z niższych szczebli drabiny społecznej i oni tam są już dosyć dobrze zakotwiczeni. I jeszcze jeden temat, kluby milicyjne. To jest bardzo ciekawe, bo w licznych świadectwach, rozmowach, wywiadach, które należy traktować jako źródła historyczne, oczywiście podchodzić do nich z ostrożnością, ale ja trafiłem na ślad przynajmniej dwóch udanych prób zdławienia próby zbudowania ruchu kibicowskiego na Gwardii. Gwardia w latach 80. było takie ciśnienie prawdopodobnie odgórne, żeby tam stworzyć ruch kibicowski, no bo ten klub był obłożony trochę taką anatemą klubu milicyjnego, prawda, z którym nikt nie chce mieć specjalnie nic do czynienia. Kibice Legii regularnie w latach 80. jeździli na Gwardię, ale po to, żeby obić kibiców przyjezdnych, no bo to była druga w sezonie okazja na przykład, żeby obić Lecha Poznań, prawda, kiedy on przyjeżdżał na Gwardię. Zresztą do ciekawej relacji dotarłem w 73 roku. Kibice Lecha, zakładowa wycieczka, 2,5 tysiąca ludzi przyjechało pociągiem do Warszawy i oni z Warszawy Głównej, bo Centralna jeszcze się wtedy budowała, z Warszawy Głównej pochodem przeszli na stadion, krzycząc Lech, Lech, kolejosz i bardzo było życzliwe przyjęcie. Ludzie klaskali, odśpiewywali im z okien. Nie było żadnej absolutnie awantury i ta animozja Lech, Legia datuje się wedle weteranów ruchu kibicowskiego, jak mogę powiedzieć, i z Poznania, i z Warszawy, 77 albo 78, kiedy chuligani Legii bardzo mocno pobili kibiców Lecha właśnie na Gwardii. I ta Częstochowa trochę jest traktowana jako taki rewanż właśnie za to pobicie. Tam warto pamiętać, że Lech był wtedy dużo słabszą drużyną niż Legia jeszcze przed tym okresem sukcesów. I kończąc, dwukrotnie kibice Legii jakby udawali się na stadion Gwardii po to, żeby tam zrobić porządek z zalążkiem ruchu kibicowskiego, no bo obawiali się, że to może spowodować pojawienie się drugiej popularnej drużyny w Warszawie. Tym bardziej, że Gwardia w latach 80. miała bardzo dobrych piłkarzy, prawda? Więc tam ludzie przychodzili często po to, żeby piłkę po prostu obejrzeć, a nie wspierać się jakby na Gwardii. Tam Banaszkiewicz, Dziekanowski, tak, no to byli bardzo dobrzy piłkarze. Ale tak, no oczywiście taka książka, jeszcze wracając, mi się marzy, wspólnie oczywiście do napisania przez wszystkich, którzy się tym tematem zajmują. To potraktuję to jako zaproszenie do rzeczywiście stworzenia takiej książki o historii takiej kibicowskiej, można powiedzieć, piłkarstwa w Polsce. To prawda, z tą Gwardią, z tymi klubami milicyjnymi stworzenia, ja sam jakby zaczynając spotkanie z klubem kibicowskim, na przykład w latach 80. pamiętam, że bardziej bliska mi była koszykarska Gwardia Wrocław niż Śląsk Wrocław i zadziwiało mnie to, że Śląsk ma własny młyn po prostu na tych spotkaniach, a Gwardy nikt nie lubi, to po pierwsze, a po drugie nie mają swoich kibiców i rzeczywiście na przełomie lat 89-90 próbowano stworzyć tego typu, że tylko kompletnie nie szło, a potem oczywiście doszło do pozyskiwania przez silniejszy klub wojskowy w postaci Śląska
podstawowych koszykarzy Gwardii chociażby w Losowo. Przypominam, że Adam Wójcik, już niestety nieżyjący, czy Jerzy Binkowski, czy Dominik Tończyk, to gracze Gwardii Wrocław, a nie Śląska na początku, chociaż dzisiaj to mało kto ich identyfikuje z Gwardią Wrocław. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to z tego, co też wiem, u nas w Instytucie Pamięci Narodowej tych akt dotyczących Gwardii jest mało. Znaczy większość tych akt jeszcze powiedzmy dotyczy lat 50., kiedy rzeczywiście one są traktowane jako jedno organy bezpieczeństwa państwa i są u nas. Natomiast z kilku źródeł wiem, że w archiwach milicyjnych są te akta dotyczące Gwardii i one tam po prostu, i one się prawdopodobnie trzeba w jakiś sposób starać, żeby je wyciągnąć. I jeszcze jedna kwestia, no pytanie jest tego tylko, czego szukamy, jeśli chodzi o chociażby o tą Częstochowę, tak? To znaczy się relacji zapisanych przez milicjantów na przykład z tej zadymy, czy opisujących przebieg tej zadymy, czy początek. No, mam wrażenie, że trochę czasami myślimy dzisiejszymi kategoriami, to znaczy się mamy filmy wideo, policjanci mają do dyspozycji cały system tak zwanej telewizji przemysłowej, powiedzmy, tak, kiedy to sam najlepiej wiesz, no oni na podstawie zbliżeń tych ludzi, rysopisów, własnej pracy wywiadowczej są w stanie, tak jak ostatnio w ciągu dwóch dni, określić 11 czy tam ileś już osób, prawda, które są w stanie zatrzymać, mimo że są zakryte, mimo że są w kominiarkach, to nie stanowi dla nich problemu. No w latach 80., a już tym bardziej wcześniej, tego nie mamy. No i ci milicjanci często poruszają się jednak w pewnej ciemni, to znaczy się ich główna praca jest oparta na informatorach. To informatorzy wskazują ich ludzi, na przykład, którzy w środowisku kibicowskim dzielą się no, swoimi sukcesami, typu temu ubiłem mordę, więc wtedy oni w ten sposób do nich docierają. Więc pytanie jest takie, czego szukamy w tych materiałach, co nam się uda zbudować z tej historii zadymy. Oczywiście tak jak w przypadku, bo rozumiem, że w przypadku Częstochowy nie ma nagrania wideo, prawda, z zadymy. My w sprawie Kalisza znaleźliśmy po prostu prawie 5-minutowe nagranie po prostu pokazujące, proszę? Tak, 8 minut nagrania po prostu gonitwy po boisku, po prostu przerywania płotów, to był płotek, tak, który oni przeskoczyli, to jest Kalisz, tak, to jest boisko drugoligowe, chyba Kalisz wtedy. W związku z tym, zresztą taka była, pamiętamy wszyscy idea, tak, że Puchar Polski rozgrywano na boiskach mniej prawie nie ekstraklasowych zespołów, tylko tych z niższych lig. I w związku z tym, no to jest trochę ewenement, tak, ten zapis, tym bardziej cenny. Więc pytanie, czego szukamy? Jeśli mogę na to odpowiedzieć, to szukamy czegokolwiek, bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę z uwarunkowań, ale zobaczcie Państwo, ja akurat mecz Legia Lech, można powiedzieć, od strony tego, co można by próbować znaleźć, wydaje mi się, że ma dosyć dobrze rozpracowany. Jest, mecz został nagrany przez Telewizję Polską. W Telewizji Polskiej, w archiwach Telewizji Polskiej jest nagranie meczu, ale ono w praktyce, no trybuny widać tylko w kontekście tego, co dzieje się na murawie i w trakcie meczu, w zasadzie w piątej minucie jest już po wszystkim. To się wszyscy zgadzają z którymi rozmawiałem, że cała ta awantura ma w zasadzie miejsce przed meczem. Zresztą jak mecz się rozpoczyna, przybywają prawdopodobnie z Katowic posiłki z OMO. W relacjach wielu osób jest powiedziane, że oni po raz pierwszy widzieli zomowca w pełnym mundurze, prawda, z pałą, starczą, z tym kaskiem, prawda, z zakrywającym twarz, więc to ostudziło bardzo mocno. Przepraszam, wszyscy już byli pobici, pijani, więc prawdopodobnie już nie było chęci do walki. Ale zobaczcie Państwo, w relacji telewizyjnej widać fotoreporterów, bardzo wielu fotoreporterów, którzy robią zdjęcia. Z tego meczu są dwa zdjęcia, dosłownie, plus to, co prasa pokazywała, to są zdjęcia czysto piłkarskie. Kiedy ja pracowałem jeszcze w Legii Warszawa, Legia Warszawa odkupiła archiwum od spadkobierców, archiwum Eugeniusza Warmińskiego. To był fotograf, który no, ma najbogatszy w ogóle zasób zdjęć z reprezentacji Polski, z Legii, kilkadziesiąt lat z Legią jeździł, robił zdjęcia, ani jednego zdjęcia z Częstochowy. I mi... To jest relacja tylko, tak? Ale znowu relacja z drugiej ręki, że podobno bezpieka konfiskowała aparaty fotograficzne po tym meczu właśnie po to, żeby to kontrolować. Nie wiem, czy to jest legenda dorobiona już jakby post factum, żeby wyjaśnić fakt brak tych zdjęć, ale to jest zdumiewające, bo tego nie ma. Zakładam, że jeśli 1/10 tych historii jest prawdziwa, rozbite szyby, ofiary, karetki, to akurat wszyscy są zgodni, karetki jeżdżące non-stop na sygnale, ich tam chyba tylko 18, ktoś się doliczył w Częstochowie, że one jeździły cały czas, nie ma ani jednego dokumentu na ten temat. W Komitecie Miejskim, to wczoraj o tym dyskutowaliśmy, w Komitecie Miejskim i Wojewódzkim w ramach takiej cotygodniowej analizy nastrojów społeczno-politycznych w mieście jest mowa o skradzionej świni.
jest mowa o potrąconym po pijaku rowerzyście, który tam po dwóch dniach został odnaleziony w rowie i cała sprawa. Nie ma ani słowa o tym. Może po prostu było to coś tak oczywistego, że jak przyjechali kibice, to się pobili. Nie wiem, no, nie wiem, ale aż mnie to ciekawi. I przy okazji tej próby badawczej, zrekonstruowania tych wydarzeń, wszedłem w kontakt z archiwum głównym policji, i zgodnie z procedurami napisałem wniosek, dostałem odpowiedź, że nie ma żadnych materiałów na ten temat, ani jednego. Co więcej, archiwum główne policji samo z siebie, napisało do archiwum w Katowicach i archiwum w Katowicach też odpisało, że nic nie ma. Ja wszedłem w kontakt z Komendą Miejską w Częstochowie i napisali, że nie ma nic. Więc na tym etapie wydaje mi się, że szukamy czegoś, co pozwoliłoby zrekonstruować przebieg wydarzeń. Bo chciałem powiedzieć, tylko jakby uzupełniając tutaj to, co Sebastian powiedział, to, co pan mówił. Z takiego punktu widzenia, jako byłego archiwisty i historyka, który trochę tych dokumentów poprzerzucał, poprzeglądał, powiem szczerze, że mi się do końca nie chce w to wierzyć, że w archiwach policji nic nie ma. Ja nie chcę nikogo tutaj jakby, mówiąc tak krótko, obrazić, ale mam takie wrażenie, wyniesione z doświadczeń, kiedy wraz z moimi pracownikami kiedyś penetrowaliśmy archiwa, chociażby Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie, jak i różnych komend powiatowych rozsianych po całym Pomorzu Zachodnim i części tego środkowego nadodrza, mam tutaj na myśli Gorzów, to często się okazywało, że pracownicy, którzy zatrudnieni są w archiwach policyjnych, nie mają zbyt dużej orientacji w tym, czym dysponują. Na to się też nakłada to, że niestety pomoce ewidencyjne, którymi dysponują, nie zawsze odzwierciedlają to, co jest na półkach. Dlatego o tym właśnie wspominam, bo tutaj panowie, jak prezentowaliście tam slajd, to też był między innymi ujęta, była milicja obywatelska i pod tym względem ja bym się po prostu nie poddawał. To znaczy wiem, że jest problem, bo oni jakby niechętnie tutaj, my jako pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, mając zgodę Komendy Głównej, wchodziliśmy do archiwum i to, co oni tam mają, to wiem, bo my byliśmy dopuszczeni do tych prac i sami po prostu typowaliśmy materiały do przejęcia. Niestety, jeżeli chodzi na przykład o różne kwestie dotyczące sportu, zabezpieczenia, nie mogliśmy ich, mówiąc tak w cudzysłowie, wyciągnąć z archiwum, bo nie było jakby tutaj podstawy prawnej, tak? Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej omawia kwestie materiałów wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa, natomiast o sporcie nie ma mowy i nie było za bardzo jakby tutaj podstawy prawnej, żeby te materiały przejąć. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że w ramach, w strukturze MSW od 1956 roku były ukryte jednostki Służby Bezpieczeństwa. Tak zwany pion B, zajmujący się obserwacją operacyjną, obsługiwał zarówno i ten pion milicyjny stricte, i ten pion SB. Pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego odpowiadał za pion Służby Bezpieczeństwa. Jak wspominam, był pion B zajmujący się obserwacją operacyjną. Jestem o tym przekonany. Tutaj nawet podczas pana wystąpienia z panem dyrektorem krótko wymieniliśmy uwagę na ten temat. Jestem przekonany, że ten pion B był wykorzystywany w celu obserwacji tych właśnie imprez sportowych, piłkarskich. Ten pion gromadził dokumentację fotograficzną, filmy. Stąd między innymi, jak to później wszystko trafiało do archiwum
do biura C, które stanowiło archiwum, to gromadziło się w archiwum wszystkie materiały, zarówno wytworzone przez SB, jak i milicję. Stąd część tych materiałów wytworzonych przez pion B zachowało się w Instytucie Pamięci Narodowej i to nawet pamiętam, jak któregoś tam dnia z Sebastianem przygotowując na okoliczność książki, którą przygotowujemy w Szczecinie w związku z 70. rocznicą powstania Pogoni Szczecin, usiedliśmy przed cyfrowym archiwum, to trochę informacji o spotkaniach piłkarskich, które były zabezpieczone, znaleźliśmy. Myślę, że to już Państwo sobie sprawdzili w archiwum, natomiast mówię o tym pionie B, ponieważ sugerowałbym, jeżeli chodzi o dalszą kwerendę w Instytucie Pamięci Narodowej, poszukanie właśnie po tej linii pionu B. Chociażby w ten sposób, że kiedy wejdą Panowie na stronę główną Instytutu Pamięci Narodowej, znajdziecie tam Państwo, Panowie, zakładkę inwentarz archiwalny, tak? I tam jak otworzycie poszczególne jednostki, poszczególne komendy, te dokumenty, które były wprowadzane, były też wprowadzane po pionach i tam powinien być również wyszczególniony pion B. Oczywiście w zależności od tego, jaki region Was interesuje, czy Centrala, czy Szczecin, czy Katowice, ale załóżmy, wchodzicie w inwentarz, wchodzicie na przykład na stronę, interesuje Was zakładka Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, w Częstochowie, chociażby tak jak rozmawiamy, w Krakowie, rozwijacie i tam są wyszczególnione, usystematyzowane akta po pionach. Tam był pion B, tak? I sugerowałbym jeszcze tą ścieżkę. To tak sobie pomyślałem, dopowiem a propos tego, co sami panowie tutaj wspomniali, że ze względu na pewne jakieś tam czy historyczne, czy archiwalne brak doświadczenia, sugerowałbym jeszcze po prostu tą drogą pójść, sprawdzić w Instytucie Pamięci Narodowej, bo jestem przekonany, że musiały być jakieś materiały wytworzone. Jak były wytworzone, to trafiły do archiwum, a jak są, trafiły do archiwum i nie zostały zniszczone ze względu tam, bo one mogły być oczywiście zniszczone, tak, bo minął ich termin przechowywania, być może uznano je za bezwartościowe, do niczego nie przydatne i je zniszczono, ale jeżeli się zachowały, to są generalnie dwa miejsca. Jak udało się w jakiś sposób pozyskać, to część trafiła do Instytutu Pamięci Narodowej i my to widzieliśmy, bo tą kwerendę w cyfrowym archiwum robiliśmy, a jeżeli nie do IPN-u, no to muszą one być w jednostkach komend powiatowych, wojewódzkich, milicji obywatelskiej. Przynajmniej powinny być, ale no, niestety z praktyki, z doświadczenia wiem, że często w tych komendach osoby, które są zatrudniane na stanowisku archiwalnym, nie są to osoby zbyt doświadczone, nie są archiwiści z wykształcenia, tak? Nie traktuje się po prostu jakby w komendach tej kwestii archiwalnej, powiedzmy jakoś tak poważnie, żeby to jakoś opracować, stworzyć konkretne pomoce ewidencyjne, które by ułatwiały. Jestem przekonany, że gdyby panowie sami weszli, dostali zgodę, żeby po prostu tam sprawdzić, spenetrować, to ten efekt byłby po prostu inny. Jak to zrobić? No, no droga przynajmniej z tych czasów, które ja pamiętam, no to wiodła po prostu przez komendanta głównego, tak? To jest trochę tak jak w wojsku. My się też musieliśmy czasami spierać, bo to, co dla nas uznawaliśmy za ważne, chociaż już znaleźliśmy taki pewien, że tak powiem, wymyk, taki przesmyk, który nam dawał nadzieję na to, żeby pozyskać coś więcej, bo jeżeli coś nie podchodziło pod ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, to argumentowaliśmy, że ze względów naukowych, badawczych będzie to bardzo, bardzo ważne. Żebym ja wiedział, że w 2018 roku będę brał udział w konferencji o sporcie i pracował nad książką o pogoni, no to bym też te inwentarze przyglądał pod innym kątem. Może być to trudne, ale jestem przekonany, że te materiały wytworzone przez pion B muszą one być.
Musicie dobrze umotywować, najlepiej jakiegoś znanego profesora poprosić o podpowiedź, ale pomyślałem sobie jeszcze o tych archiwach, które są w Narodowym Archiwum Cyfrowym, między innymi z CAF-u, z Centralnej Agencji Fotograficznej, gdzie jest dużo zdjęć, które nigdy nie były publikowane. Teraz u nas chłopak przygotowuje pracę doktorską dotyczącą CAF-u. On znalazł mnóstwo zdjęć tych, jeżeli na jednym, jeżeli jedno zdjęcie było publikowane w prasie, to 120 dalszych zdjęć nie było, ale one tam są. To jest praca mrówcza, to jest praca przez mękę tak naprawdę. Natomiast no, postawę już macie, tak? Konkretne wydarzenie, konkretną sytuację, więc też jest troszkę łatwiej. Jeśli chodzi o nasze rzeczy, to jest to, o czym mówiłem. Trzeba by pewnie przejrzeć też sprawozdania cotygodniowe, miesięczne, kwartalne wydziału chociażby trzeciego SB czy wydziału drugiego SB dotyczące Częstochowy, tego, co się działo w Częstochowie, bo to było specyficzne miejsce. Tak, to tym bardziej było pod ochroną i każde tego typu wydarzenie musiało być odnotowane. Ja nie jestem też przekonany, że opisy tej sytuacji być musiały. I myślę, że również poszły też informacje, powinny były pójść do KW PZPR. No, gdybyśmy mówili o jakimś innym miejscu, to można by się spierać, ale Częstochowa to jest miejsce specyficzne. Tam, ja myślę, że tam każdy, kto postawił nogę, to znajdował się już pod pewną jednak kuratelą, obserwacją. Każdy to tam cokolwiek zrobił, a już nie grupa 2500 kibiców, która starła się w mieście. A to nie jest... Tak, tam mogą wiedzieć więcej. No najlepiej by było oczywiście spróbować dotrzeć do tych archiwaliów, jakby dobijać się, no chociażby do komendanta województwa, Częstochowa, już nie pamiętam, teraz chyba województwem nie jest, tak? Teraz jest śląskie, więc do komendanta wojewódzkiego policji, to by dał komendantowi miejskiemu i... Tak, ale to... Tak. Tak. W Polskiej nie ma, natomiast ja myślę, że... Ja myślę, że powinniście się zaopatrzyć, po pierwsze w pełnomocnictwo, znaczy pełnomocnictwo, na jakąś takie pismo przewodnie, nie wiem, od rektora UW, czy no to by było najlepiej. I pójść się po prostu umówić na rozmowę z komendantem wojewódzkim. To nie jest niemożliwe, żeby naukowiec poszedł na rozmowę i po prostu powiedzieć, o co chodzi. Jak znajdziecie faceta, który powiedzmy jest, interesuje go to i się tym jakoś ten, to będzie łatwiej. Jeżeli znajdziecie kogoś, kto go to nie interesuje, no to nie, pójść z tymi pismami, powie, że tu nic nie ma, ale praktyka wskazuje, że tak nie jest. Po prostu. Najpierw by było pójść z książką, czy na podstawie nawet naszej nieczystej gry, czy czegoś, pokazać, że takie sytuacje się zdarzały i że takie materiały są. I żeby chcieli się do tego dostać. Powiem panu, w archiwum policji oni szukają w ten sposób. Wpłynie zapytanie, tak? Pismo. Oni biorą inwentarz. No i patrzą po prostu tak, paluszkiem przyjadą i patrzą pozycja, tytuł. Oczywiście w tytule, czy w opisie, jeżeli mają opis, może być sytuacja po prostu taka, że tam nie będzie ujęte, tak? Że dotyczy zabezpieczenia meczu na przykład w Częstochowie. I często tak jest. Trzeba zrobić drugi krok, sięgnąć po prostu na półkę. Tylko że oni nie zawsze ten drugi krok robią. Oni przelecą inwentarz, tak, sprawdzą, jakim z tytułu czy z opisu nic nie wychodzi, to czasami po prostu na tym kończą poszukiwania. A ja z doświadczenia wiem, że były takie sytuacje, że na przykład jak patrzyłem w inwentarz, to rzeczywiście no, tytuł nic mi nie mówił, tak? Był jakiś ogólny. Ale po to, żeby być pewnym w 100%, sięgaliśmy na półkę, a tam, tak jak to Sebastian mówił, w ciągu różnych sprawozdań były relacje, tak? Były relacje, tylko że oni tego nie sprawdzą. A druga kwestia jest też taka, że czasami to wyglądało w ten sposób, że czegoś nie było w inwentarzu, a my wyciągaliśmy akta, które były na półce, nie? W drugą stronę, odwrotna. Czasami z tego powodu po prostu nawet przeglądy, które były dokonywane, były wstrzymywane. Były wstrzymywane na jakiś czas, dopóki oni tego nie uporządkują. Także
mówię z całym szacunkiem dla policji i tak dalej, jestem przekonany, że jak my byśmy tam weszli, to byśmy to zrobili lepiej i coś zawsze po prostu znaleźli. Nie? To mi przyszło do głowy jeszcze dwa pomysły. Po pierwsze, ktoś musiał być organizatorem tego meczu. Rozumiem, że PZPN... To proponuję rozmowę z Arturem Pasko, który się tu pojawi, bo on twierdzi, że archiwa PZPN-u są i nawet nie widział. To po pierwsze. Po drugie, pewnie na terenie odpowiedzialny był za to ZPN w Częstochowie, jak sądzę. I jeszcze druga rzecz, to jak rozumiem z Częstochowa to Raków Częstochowa i stadion Rakowa Częstochowa. Pytanie, czy w klubie czegoś nie ma? Kluby często prowadzą kroniki, no nie wierzę, żeby nie ma czegoś takiego. Teraz pytanie, czy coś jest w klubie, bo wiem, pamiętam, tylko dodam, że pamiętam, że jakieś materiały, chyba afer korupcyjnych, czy zabezpieczenia meczu na Rakowie były u nas. To gdzieś widziałem. To ja Państwu powiem ciekawostkę, bo naprawdę w pewnym momencie zacząłem wierzyć, że ten temat jest po prostu przeklęty albo ułożony jakoś klątwo i tu się nic nie może udać, bo dostałem kontakt do przemiłego zresztą człowieka, kronikarza, historyka, włókniarza Częstochowa, bo ten stadion to jest stadion żużlowy. On ma boisko, miał i ma boisko piłkarskie, ale to jest stadion żużlowy Raków Częstochowa grający na innym obiekcie w tamtym czasie. Dzisiaj chyba zresztą też był taką pierwszą piłkarską siłą Częstochowy, zresztą bardzo słabą w latach 80. To były zupełnie regionalne niższe ligi. No i ten człowiek... Udało mi się uzyskać do niego telefon. Bardzo miły, sympatyczny, chętny do pomocy. On się ode mnie dowiedział, że coś takiego było. On mówi, nie, absolutnie, na pewno nie. Mówię, książkę napisałem o włókniarzu. Ja mam zdjęcia stadionu żużlowego przy okazji imprez żużlowych. On mówi, no, wie pan, nawet nie wiedziałem, że coś takiego miało miejsce. No, a ta awantura ewidentnie miejsce miała. Jeśli chodzi o policję, to tak wyprzedzając trochę bieg wypadków, bo zaproszenie z ostatniego slajdu jest jak najbardziej aktualne. To znaczy ja na chwilę obecną jestem zdeterminowany, żeby we wrześniu składać wniosek do NCN-u o coś mniej więcej takiego, jak pan Dariusz Wojtaszyn przygotował na temat NRD, żeby przygotować coś takiego na temat Polski. Zresztą to już jest taka ironia losu może trochę. Ja ruszam dzisiaj w podróż, której finałem jest Kanada, bo za kilka dni będę w Kanadzie na kongresie Stowarzyszenia Północnoamerykańskich Historyków Sportu. Będę mówił o Częstochowie, o tym, co mi się udało jakby do tej pory wygrzebać, bo dla nich to jest super ciekawe, bo z żelaznej kurtyny, tak, więc dla nich to jest, zakładam, że to była przyczyna, dla której zaakceptowali moje zgłoszenie. Natomiast po powrocie ja zamierzam złożyć do Głównego Archiwum Policji taki wniosek bardziej ogólny, to znaczy, żeby po prostu powiedzieć, co mają na temat zabezpieczenia meczów w PRL-u ogólnie. No i zobaczymy, może oni to będą procesować przez kilka miesięcy, ale też no, po linii powiedzmy ekstraklasy jest możliwość dotarcia do zastępcy komendanta głównego do spraw bezpieczeństwa publicznego i tak dalej, więc to, myślałem o tym wcześniej, chyba tym śladem trzeba będzie pójść w takim razie. I dziękujemy tutaj w imieniu zespołu badawczego dwuosobowego, dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie, na pewno tymi tropami postaramy się pójść. Że nie ma piłkarza, czyli Grzegorza Majszaka, bo pewnie by jeszcze kilka swoich wątków dorzucił dotyczących współpracy z archiwami, tego co jest u nas, czego nie ma, a co jest w cyfrowym archiwum, a czego nie ma w cyfrowym archiwum, a co można znaleźć. To oczywiście jeszcze gdzieś jeden trop nazwisk, tak? Tylko on tutaj jest mniej można powiedzieć przydatny. Proszę Państwa, zapraszamy zatem na przerwę, dziękując za wyczerpującą dyskusję i do zobaczenia po przerwie.